Ten podcast należy do serii innej niż znacie do tej pory na tym kanale. Są tu trzy serie. Źródłowa, gdzie przedstawiam Wam ciekawe źródła historyczne. Jest to coś, co robię od około 2 lat dla moich patronów w podcast premium. Od jakiegoś czasu zacząłem też te stare podcasty premium udostępniać również publicznie. I choć pomysł na tą serię zrodził się po tym, co zapoczątkowałem prawie 5 lat temu moimi wywiadami historycznymi na Historia w 5 minut, to teraz docieram do szerszej bazy źródłowej i mniej więcej od 2 lat publikuję dla patronów i po konsultacji z nimi doszliśmy do wniosku, że fajnie by było, żeby starsze podcasty też publikować dla szerszego grona, dlatego to robię. I z tego właśnie względu musicie mi wybaczyć, że niektóre dźwiękowe zapisy są po prostu gorsze, ponieważ niektóre były nagrane nawet 2 lata temu, kiedy nie miałem jeszcze sprzętu i dość słabo mi wychodziło nagrywanie, jak pamiętacie. W każdym razie, żeby nawiązać tematycznie do tego odcinka, pojawi się niedługo też podcast źródłowy na temat starożytnego Rzymu. Kontynuując. Dzisiaj jest nowa seria. Jest to podcast popularno-naukowy. Jest to historia popularna, czyli uproszczona, jednak w dalszym ciągu oparta na źródłach akademickich, która ma na celu popularyzowanie historii. Jest tak, że natura nauki popularnej wymaga upraszczania pewnych kwestii w łatwym do zrozumienia języku. Jest ona przez to mniej techniczna niż akademickie teksty historyczne. No i uproszczona. Czyni to ją bardziej przystępną dla ogółu społeczeństwa, ale nie można jej traktować jako wyczerpującą. Poprzez tą serię moim osobistym celem jest, by zachęcić Was tymi właśnie podcastami, które starają się rozpalić bardziej wyobraźnię, zachęcić Was do czytania książek akademickich. Zachęcić Was do tego, byście pogłębiali wiedzę na własną rękę poprzez książki. Dlatego pod każdym takim podcastem zamieszczam zbiór najlepszej literatury, moim zdaniem, w danym temacie. Jeśli chodzi natomiast o najbardziej wymagających z Was, tych zaawansowanych historyków nawet, bo wiem, że też mnie słuchacie, to dla Was pojawi się niedługo również seria naukowa, gdzie będę publikował analizy badawcze, zarówno źródeł, jak i niektórych faktów z dyskursu publicznego. Podkreślam, będzie to skierowane tylko do zaawansowanych odbiorców. Wracając jeszcze do dzisiejszego podcastu, to oparłem go na 2 głównych bazach źródłowych. Sam jestem związany z uniwersytetami brytyjskimi i to właśnie tu w Wielkiej Brytanii prowadzę badania. Dlatego szeroko skonsultowałem literaturę oksfordzką i Cambridge. Jednak również oparłem podcast na opracowaniach rodzimych greckich, żeby to zbalansować. Osobiście myślę, że jako wstęp do tematu w formie popularno-naukowej jest to wystarczające. Sam odcinek rozbudowałem w stosunku do tego, co było publikowane dla patronów i dodałem podkłady muzyczne oraz efekty, by pomóc Wam się bardziej zaangażować i przenieść w czasie w świat Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. Dodatkowo na końcu odcinka dodałem omówione kilka tematów jako bonus. Między innymi, czy należy mówić Bizancjum, czy Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. I jest jedna ważna sprawa. Chciałem z góry przeprosić za pewną przypadłość, która niestety towarzyszy mi całe życie. Otóż od dziecka jakoś mi się tak zakodowało, że zamiast Herakliusz wymawiam cesarza jako Herlakiusz. No i niestety wdało się to też tutaj. Bardzo chciałem to poprawić, ale już niestety nie odnalazłem rozdzielonych plików dźwiękowych dla wokalu. I wymagałoby to tak długiego opóźnienia podcastu, że nie dotrzymałbym tego, co obiecałem, że 2 razy tygodniowo publikuję. Dlatego zdecydowałem się po prostu dodać to sprostowanie errate, tak jak się robi również po publikacjach. Niestety niemożliwym było zmienienie tego. Więc oczywiście podkreślam, należy wymawiać cesarza jako Herakliusz, nie Herlakiusz. To już jest moje zboczenie, na co zwracam uwagę i bardzo za to przepraszam. Dajcie również znać w komentarzach, co Wam się podobało w tym podcaście i zrobimy konkurs. Rozlosuję dodatkowo dla wszystkich komentujących 3 małe upominki związane ze starożytnym Rzymem z mojej kolekcji. Napisz w komentarzu, co spodobało Ci się w tym podcaście popularno-naukowym. Zapraszam na podcast. W III wieku Imperium Rzymskie pogrąża się w mroku i chaosie. Rozpoczynają się nieustanne wojny,
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które pożerają ogromne ilości ludzi i środków. Rzymianie stają się ofiarą napaści barbarzyńców z północy, którzy grabią, plądrują i niszczą miasta, prowincje i wsie. Handel i rozwój gospodarczy zostają poważnie osłabione, a bezrobocie i bieda stają się powszechne. Okres ten jest znany jako kryzys trzeciego wieku i obejmuje zarówno kwestie polityczne, gospodarcze, jak i społeczne. W obliczu takiej sytuacji rządy rzymskich cesarzy stają się coraz bardziej chaotyczne i bezwładne. Walki o władzę między pretorianami, potężnymi strażnikami cesarskimi, stają się coraz bardziej brutalne i bezwzględne. Często to one decydują o tym, kto zostanie cesarzem, a często i o tym, kto zginie. Korupcja, nepotyzm i nadużycia władzy stają się powszechne, a ludzie tracą zaufanie do swojej władzy centralnej. Ciemność i rozpacz ogarniają Rzymian. Brak nadziei i perspektyw na przyszłość dominują ich życie. Jednakże w tym mrocznym świecie pojawia się iskierka nadziei. Ludzie tęsknią za przywódcą, który przywróciłby stabilność i ład w ich umiłowanym imperium. Choć cesarz Aurelian próbował zjednoczyć imperium przez m.in. przywrócenie rzymskiej kontroli nad zbuntowanymi prowincjami, to dopiero w 284 roku taki właśnie przywódca pojawia się w postaci Dioklecjana, żołnierza cesarza, który zdaje sobie sprawę, że jeden człowiek nie jest w stanie zapanować nad ogromnym i zróżnicowanym światem rzymskim. Korzystając ze swojego wojskowego wykształcenia, Dioklecjan stara się udoskonalić i uporządkować niezdrowe metody zarządzania państwem rzymskim, które stosowali jego poprzednicy. Aby to osiągnąć, Dioklecjan dzieli się władzą z kocesarzem, lub inaczej Augustem, a każdy August mianuje młodszego juniora lub cezara, który ma dzielić z nim władzę i ostatecznie zastąpić starszego partnera. Były to tak zwane rządy czterech lub tetrarchia. System rządów, który dzielił imperium między dwóch Augustów i ich młodszych kolegów, cezarów. W ramach tetrarchii dwóch władców seniorów i dwóch władców juniorów miało współpracować w harmonii, a każdy z nich miał swoje odrębne role. Jednak wojny domowe i walka o władzę ostatecznie doprowadzają do upadku tego systemu. Finalny spokój dla imperium ma dopiero przynieść cesarz Konstantyn I. Choć dynastia konstantyńska kontynuuje niektóre aspekty tetrarchii z wieloma cesarzami rządzącymi imperium wspólnie aż do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, to jednak w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim mianowanie Augustów i cezarów trwa sporadycznie. Konstantyn zastępuje tetrarchię dynastyczną zasadą dziedzicznej sukcesji, a w 324 roku zostaje jedynym cesarzem Rzymu. Konstantyn chce zaprowadzić stabilność i porządek w świecie rzymskim, dlatego zastępuje pojedynczego, bardzo wpływowego prefekta pretorianów prefektami regionalnymi. Ustanawia ich w prowincjach i nadaje im wyłącznie władzę cywilną. Uznaje chrześcijaństwo za dozwoloną religię i nadaje jej nowy status. Dlaczego? Uznanie chrześcijaństwa daje Konstantynowi możliwość zjednoczenia różnych grup religijnych w imperium pod wspólną wiarą. W tym czasie przecież Imperium Rzymskie jest głęboko podzielone wzdłuż aspektów religijnych, a chrześcijaństwo zyskuje popularność. W ten sposób, wspierając chrześcijaństwo, Konstantyn może umocnić swoją władzę i zapewnić stabilność imperium. Jednak nie każdy sądzi, że był to ruch wyłącznie polityczny. Powszechnie uważa się, że Konstantyn był szczerze zainteresowany chrześcijaństwem. Jego matka Helena była gorliwą chrześcijanką i możliwe, że jej wiara wpłynęła na decyzję Konstantyna. Co więcej, Konstantyn twierdził, że doświadczył boskiej wizji przed bitwą o most Milwiński w 312 roku. Była to ważna bitwa, a Konstantyn miał się wówczas zmierzyć z rywalem Maksencjuszem w walce o kontrolę nad Imperium Rzymskim. Według legendy, na krótko przed bitwą, Konstantyn doświadczył wizji bądź snu, w którym ujrzał krzyż na niebie oraz usłyszał głos mówiący: In hoc signo vinces, pod tym znakiem zwyciężysz. W odpowiedzi na to objawienie Konstantyn kazał umieścić monogram złożony z greckich liter
Chi i Ro jako symbol chrześcijaństwa na sztandarach i tarczach swojego wojska. W bitwie wojska Konstantyna odniosły spektakularne zwycięstwo nad siłami Maksencjusza. Przegrany zginął, próbując uciec przez Tyber, a Konstantyn triumfował. Po bitwie cesarz przypisywał swoje zwycięstwo interwencji chrześcijańskiego Boga, co skłoniło go do przeprowadzenia serii reform, które doprowadziły do uznania chrześcijaństwa i poparcia tej religii przez państwo rzymskie. Legenda o krzyżu na moście milwijskim jest ważnym elementem historii chrześcijaństwa i czasów Konstantyna Wielkiego, choć niektóre szczegóły interpretacji wizji są przedmiotem debaty. Kontynuujmy. W 312 roku Konstantyn pokonuje Maksencjusza w bitwie na moście milwijskim, co daje mu kontrolę nad Rzymem. Wzlot Konstantyna cechuje brutalne i oportunistyczne manewrowanie, ponieważ wielu ambitnych ludzi w tym czasie stara się raz na zawsze zlikwidować swoich rywali. Konstantyn publicznie deklaruje swoje poparcie dla chrześcijaństwa i zaczyna faworyzować je coraz bardziej hojnością. W 313 Konstantyn i Licyniusz wydają edykt mediolański, który formalnie zapewnia wolność wyznania chrześcijaństwa oraz innych religii w Imperium Rzymskim. Zaraz potem Licyniusz brutalnie pokonuje swojego wroga Maksyma i ustanawia się jako władca na wschodzie. Kolejne 10 lat zajmuje Konstantynowi, by go pokonać. Po serii starć wojskowych Konstantyn go pokonuje w 323 roku i przejmuje jego terytoria na wschodzie. Ziemie święte zostają monumentalnie przejęte w imieniu nowych wybranych przez Boga władców. Konstantyn buduje tam kościół grobu świętego w Jerozolimie i kościół narodzenia pańskiego w Betlejem. Duchowni, którzy wcześniej byli prześladowani przez pogańskich cesarzy, teraz chętnie wykorzystują brutalną władzę rzymskiego państwa przeciwko innym chrześcijańskim rywalom. Tak, podziały wśród chrześcijaństwa były wtedy ogromne. W 325 roku Konstantyn zwołuje Sobór Nicejski, który ma na celu zakończenie różnych sporów teologicznych i doprowadzenie do jedności. Na soborze zostaje ustalone m.in. nicejskie wyznanie wiary oraz data obchodzenia Wielkanocy. Konstantyn zezwala liderom wspólnot chrześcijańskich na korzystanie z cesarskiej kasy, aby mogli rozbudowywać, ozdabiać lub budować miejsca kultu. Uznaje, że założenie nowej stolicy na wschodzie dodatkowo umożliwiłoby mu skuteczniejsze zarządzanie wschodnimi prowincjami imperium, jednocześnie dając mu większą kontrolę nad granicą z Persją. Znajduje pewne miejsce, które przypada mu do gustu. Jest to dawne greckie osiedle Bizancjum. Konstantyn przemianowuje je na swoją cześć, jak i na cześć Rzymu i nazywa je Nowy Rzym, Konstantynopol. W ten sposób cesarz chce wyrazić ideę, że Konstantynopol kontynuuje dziedzictwo i wielkość Rzymu jako centrum świata zachodniego. Konstantynopol staje się nową stolicą Rzymu. W ten sposób Konstantyn zapoczątkowuje historię miasta, które potem będzie kojarzone z Cesarstwem Bizantyjskim. Legenda głosi, że historia Bizancjum zaczyna się od człowieka o imieniu Byzas i małej greckiej kolonii na brzegu Bosforu. Według legendy, Byzas był synem króla Megary, Nisa, i urodził się około 675 roku przed naszą erą. Byzas otrzymał przepowiednię od wyroczni delfickiej, która to nakazała założyć mu miasto naprzeciwko ślepych. Nie wiedząc, co to może oznaczać, wyruszył z Megary z kolonistami i w końcu dotarł do miejscowości, gdzie obecnie znajduje się Stambuł. Było to nad europejskim brzegiem cieśniny Bosforu. Tam właśnie zrozumiał znaczenie przepowiedni. Kiedy spojrzał przez cieśninę,
Naprzeciwko planowanego miejsca założenia miasta, na azjatyckim brzegu Bosforu, istniała już grecka kolonia – Chalkedon. W tym momencie zrozumiał, że to właśnie założyciele Chalkedonu byli tymi ślepymi, ponieważ nie dostrzegli znacznie lepszego miejsca na założenie miasta na przeciwległym brzegu. Byzas założył Bizancjum w strategicznym miejscu wskazanym przez wyrocznie, a kolonia przyjęła nazwę od jego imienia. Położone po europejskiej stronie Bosforu cieśniny łączącej Morze Czarne z Morzem Śródziemnym Bizancjum miało idealną lokalizację, by służyć jako punkt tranzytowy i handlowy między Europą a Azją. Było tętniącym życiem, ośrodkiem handlu i kultury, do którego przybywali ludzie z całego ówczesnego świata, by wymienić towary i idee. Przez wieki miasto przechodziło z rąk do rąk, będąc częścią różnych królestw i państw. Mimo to, przez okresy wzlotów i upadków, Bizancjum było ważnym portem morskim i centrum handlowym, które odgrywało kluczową rolę w handlu między Europą a Azją. I tak w 330 roku naszej ery, gdy Konstantyn I Wielki zakłada Konstantynopol na miejscu Bizancjum, miasto zostaje całkowicie przebudowane i rozbudowane, stając się nową stolicą wschodniej części Imperium Rzymskiego. Od założenia Konstantynopola Imperium Rzymskie przechodzi przez burzliwe czasy, które zmieniają bieg historii. Idea przenoszenia Rzymu, stolicy, pojawiała się już wówcześnie w starożytności. Mówiono, Rzym jest tam, gdzie jest cesarz. I tak Konstantynopol został nową stolicą, co przeniosło polityczny i ekonomiczny ciężar na wschód. Tym samym Rzym, stary Rzym, traci na znaczeniu. Nowa stolica jest bezpieczniejsza dzięki swojemu strategicznemu położeniu i łatwiejszej obronie. Jest nową stolicą chrześcijańskiego Konstantyna. Dzięki temu staje się centrum nowej chrześcijańskiej elity. Jest to punkt zwrotny w historii Rzymu. Po ekumenicznych soborach Konstantyna chrześcijaństwo staje się bardziej wpływowe. Sprzeciwianie się mu uważane jest za opór wobec woli Boga i cesarza. Wyznacza to kierunek, w którym w przyszłości będzie podążał wschód. Kiedy Konstantyn umiera, po jego śmierci, synowie ogłaszają się Augustami i dzielą imperium między sobą. Jednak ich losy są skrajnie różne. Konstantinus II skutecznie odpiera ataki Persów jako władca wschodnich prowincji, ale jego brat Konstans nie jest tak udanym przywódcą i zostaje obalony w zamachu pałacowym. Galla, mianowany przez Konstantiusa Cezarem, rządzi surowo i zostaje przez to stracony. Julian, przyrodni brat Galla natomiast, mianowany następnie Cezarem, okazuje się skutecznym administratorem i dobrym generałem w Galii, uzyskuje duże poparcie. Dlatego kiedy Konstantius zaczyna podważać jego władzę, Julian staje do walki, aby bronić swojej pozycji. Wojska Juliana szybko i odważnie ogłaszają go Augustem, a on decyduje się ruszyć na wschód, aby rozstrzygnąć kwestię tytułu cesarskiego raz na zawsze. Jednak Konstantius umiera przed bitwą, a Julian, jakby z woli siły wyższej, szybko staje się najwyższym władcą w rzymskim świecie. Jednak jego radość jest krótka. Julian szybko staje się celem niechęci i krytyki ze strony elity chrześcijańskiej. Dzieje się tak, ponieważ ogłasza tolerancję religijną i postanawia przywrócić kult pogański. Problem w tym, że jego sposób myślenia i podejście do pogaństwa są tak odmienne od tego, co ludzie tradycyjnie znali w Rzymie, że jego poglądy wywołują wiele kontrowersji. Julian jest wykształconym filozofem, a jego wizja pogaństwa jest oparta na ideach neoplatońskich i filozoficznych. Julian chce stworzyć pogańską religię, która mogłaby stanowić przeciwwagę, jak i odpowiednik chrześcijaństwa. Jednak jego intelektualne podejście do religii wydaje się ludziom dziwne i niemożliwe do osiągnięcia dla przeciętnego człowieka. Wiele osób uważa, że jego pomysły są heretyckie i niebezpieczne dla społeczeństwa.
Julian, ostatni pogański cesarz Rzymu, chce uczynić chrześcijaństwo jedną z wielu wiar, ale jego ambicje nie powiodą się. Julian, by zyskać sławę i odzyskać utracone prowincje rzymskie, dokonuje inwazji na Imperium Perskie. Wielu wierzy, początkowo, że będzie bliski zwycięstwa, ale w rzeczywistości inwazja nie przebiega tak pomyślnie, jak się spodziewano. Jego armia ostatecznie rozpada się z powodu braku zaopatrzenia. Julian ginie podczas odwrotu po nieudanej próbie zdobycia stolicy perskiej Ktezyfonu w 363 roku, a jego śmierć w bitwie staje się przedmiotem legendy i kontrowersji. Według niektórych opowieści zabijają go chrześcijańscy żołnierze, którzy dokonują zemsty na Julianie za jego próby przeciwdziałania chrześcijaństwu i promowaniu pogaństwa. Chrześcijanie rozpowiadali też, że Julian miał być zabity przez świętego Merkuriusza, rzymskiego żołnierza i męczennika chrześcijańskiego, który wrócił z zaświatów, aby zemścić się na Julianie za prześladowanie chrześcijan. Inni badacze sugerują, że śmierć Juliana mogła być wynikiem spisku zorganizowanego przez jego przeciwników, zarówno chrześcijańskich, jak i pogańskich, którzy byli niezadowoleni z jego polityki religijnej i zbrojnej. W oparciu o relacje z tamtych czasów, Julian miał zostać śmiertelnie raniony włócznią podczas bitwy z Persami. Jednak tożsamość osoby, która rzuciła włócznią, pozostaje nieznana. Reformy Juliana zostają szybko zapomniane i zepchnięte na margines, gdy jego następcy powracają do polityki promowania chrześcijaństwa. Jego konflikt z chrześcijaństwem kończy się dramatycznie i z niewielkim sukcesem. Po śmierci apostaty krótko rządzi Jowian, który również umiera nagle, zaledwie około roku po wyniesieniu na tron przez wojsko. Po nim cesarzem zostaje wybrany Walentynian, który podzieli imperium ze swoim bratem już permanentnie. Ta dywizja przyczyni się do osłabienia cesarstwa, a zasoby i władza rozproszą się ponownie między dwóch cesarzy, przez co Imperium Rzymskie już nigdy nie będzie zjednoczone. W tym właśnie też czasie wschodnie, jak i zachodnie cesarstwo rzymskie walczą z wpływowymi właścicielami ziemskimi, latyfundystami, którzy unikają płacenia podatków. W rezultacie tej korupcji zachodnie cesarstwo nie jest w stanie utrzymać silnej armii i powoli przestaje kontrolować swoje terytoria. I tak, w miarę jak słońce wielokrotnie kładzie się spać ku zachodowi, kiedyś potężne cesarstwo rzymskie zanika w cieniu nacierających barbarzyńców. Niegdysiejsze potężne miasta teraz są pogrążone w chaosie i strachu. Zaczynają odczuwać ciężar swojej przeszłości, gdy władza cesarzy słabnie, a dawne złote czasy stają się coraz bardziej odległym wspomnieniem. Nadchodzi nowa era. Od panowania Valensa aż do ostatniego cesarza zachodniego Romulusa Augustusa cesarstwo zmaga się z wewnętrznymi i zewnętrznymi przeciwnościami. W międzyczasie ludność barbarzyńska przemieszcza się na zachód, popychana przez napierające hordy Hunów, a rzymskie granice są coraz bardziej narażone na najazdy. Barbarzyńcy zyskują coraz większą kontrolę nad dawnymi terytoriami cesarstwa. Cesarstwo wschodnio-rzymskie ze stolicą w Konstantynopolu doświadcza jednak większej stabilności. Teodozjusz Wielki był ostatnim cesarzem, który władał zarówno wschodnią, jak i zachodnią częścią podzielonego cesarstwa rzymskiego. Po nim kolejni cesarze wschodni umacniali pozycję i kontrolę nad własnymi prowincjami. Teodozjusz II rozbudował drugą linię obwarowań Konstantynopola w odległości około 1500 metrów na zachód od starych murów. W ten sposób jest odpowiedzialny za rozbudowę murów, które przetrwały do czasów współczesnych i przez kolejne wieki staną się symbolem potęgi miasta, niewzruszonego przez wielu najeźdźców. Mury teodozjańskie są wyjątkowe z kilku powodów. W ówczesnym czasie wykorzystywały zaawansowane techniki budowlane. Składały się z dwóch równoległych ścian, które wzmacniały obronę. Między nimi natomiast znajdował się taras obronny, z którego obrońcy mogli atakować najeźdźców.
Przed murami zaś znajdowały się wały ziemne, które utrudniały podejście do murów. Dodatkowo Konstantynopol był otoczony przez morze z trzech stron, co utrudniało ataki. I tak Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie powoli staje się odrębną polityczną i kulturową jednostką. Na osi grecko-rzymskiej następuje fascynujące krzyżowanie, wręcz hybryda. Kultura wschodnio-rzymska zaczyna łączyć w sobie elementy rzymskie i greckie, stając się jednocześnie greckojęzycznym społeczeństwem rzymskim. Mimo to Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie nadal uważało się za kontynuację Imperium Rzymskiego, a jego mieszkańcy nazywali się Rzymianami. W końcu w 476 roku ostatni cesarz zachodni Romulus Augustus zostaje obalony przez barbarzyńskiego wodza Odoakra, który ogłasza się królem Italii. Na zgliszczach Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego zaczynają kształtować się nowe królestwa barbarzyńskie, zwiastując początek nowej ery w historii Europy. Tymczasem Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie przetrwało upadek swojej części zachodniej. Między 470 a 540 rokiem naszej ery cesarstwo przechodzi przez wiele znaczących zmian. W tym okresie panuje kilku cesarzy. Leon I, pierwszy cesarz z dynastii leońskiej, próbuje zreformować wojsko i umocnić swoją władzę. Zenon panuje dwukrotnie i stara się utrzymać spokój wewnętrzny i kontrolować wpływy zuchwałych germańskich wodzów. W międzyczasie panuje Bazylisk, uzurpator, który obala na krótko Zenona, ale niedługo również zostaje obalony. Kolejno panuje Anastazy, który wprowadza reformy administracyjne i finansowe oraz działa na rzecz stabilności wewnętrznej. Jego następca, Justyn I, gwardzista cesarski, dochodzi do władzy i dąży do zacieśnienia więzi z kościołem. Jednak tym, od którego będziemy kontynuować opowieść, jest Justynian Wielki, który rozpoczyna swoje panowanie w 527 roku. Justynian, który jest zdeterminowany, by odbudować prestiż i odzyskać wielkość władzy cesarskiej, rozpoczyna najbardziej zdecydowany okres panowania od czasów Dioklecjana. W pierwszych latach Justynian staje przed licznymi wyzwaniami wobec jego władzy, ale odmawia ustępstw. Podejmuje projekt, w którym zakłada, że całkowicie przebuduje państwo rzymskie, a jego ambicje tak naprawdę nie znają granic. Jego wstąpienie na tron jest głównie wynikiem poparcia wojskowego i sprawia to, że staje się podatny na podejrzenia i opozycję ze strony arystokratycznych kręgów w Konstantynopolu. Aby jak najszybciej ugruntować swoją władzę, Justynian podejmuje szereg reform, które są w każdym stopniu rewolucyjne. Najpierw przywraca kontrolę cesarską nad życiem religijnych poddanych. Wprowadza prześladowanie pogan, heretyków i choć nieregularnie homoseksualistów. Stara się regulować zarówno kapłaństwo, jak i kościół, podkreślając unikalną rolę cesarza na skrzyżowaniu boskich i ziemskich hierarchii władzy. Przez to cesarz bizantyjski zaczyna być postrzegany jako postać podobna do Chrystusa, która rządzi z boskim autorytetem. Justynian przeprowadza reformy i kodyfikuje prawo cywilne imperium, ustanawiając cesarza jako jedyne legalne źródło prawa. To ustawodawstwo obejmuje strukturę administracyjną i rządową 17 prowincji i dąży do zmniejszenia korupcji arystokratycznych właścicieli ziemskich, co też zabezpieczyć istotne dochody podatkowe. Reformy muszą więc wywołać wewnętrzną opozycję, zwłaszcza ze strony tych arystokratycznych interesów, dla których silna władza cesarska jest mało atrakcyjną opcją polityczną. W roku 532, w tak zwanym Powstaniu Nika, członkowie Senatu wykorzystują niezadowolenie tłumów Konstantynopolu, aby zdyskredytować głównych doradców Justyniana i ostatecznie próbują zastąpić samego cesarza. Bunt jednak zostaje stłumiony w straszliwej masakrze na hipodromie miasta. W następstwie zamieszek Nika, wiele monumentalnych budowli Konstantynopola musiało zostać potem odbudowanych.
I tu przechodzimy do najtrwalszego dziedzictwa Justyniana. Jest to niewątpliwie Hagia Sofia w Konstantynopolu. Kościół, który zbudowany został w ciągu 5 lat i którego wyrafinowana architektura wpłynęła na rozwój sztuki i architektury w Europie na wiele wieków. Hagia Sofia była siedzibą patriarchy Konstantynopola, który zajmował 2. miejsce po biskupie Rzymu, najważniejsze miejsce w hierarchii kościoła chrześcijańskiego. I tak, realizując swoje plany, Justynian kontynuuje reformy i ekspansywną politykę zagraniczną. Główną troską są granice wschodnie i północne. Wykorzystuje on więc niestabilność polityczną w Królestwie Wandalów w Afryce Północnej i reżimu Ostrogotów w Italii i przywraca bezpośrednie rzymskie panowanie nad tymi terytoriami. Kampanie te kończą się sukcesem. Afryka Północna upada, a Włochy zostają podbite. Na początku 550 roku wojska Justyniana tworzą nawet przyczółek w południowej Hiszpanii i przywracają cesarstwo pozycję politycznej, ideologicznej i militarnej dominacji w środkowej i zachodniej części Morza Śródziemnego. W ten sposób Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie zaczyna przeżywać swój złoty wiek, a jego terytorium osiąga największy zasięg. Jednak w miarę upływu czasu ambitna polityka zaczyna słabnąć z powodu reform wewnętrznych i podatkowych, sprzeciwu konserwatywnych polityków i ciągłych najazdów na wschodnią granicę imperium przez Sasanidów. Sasanidzi wciąż są w stanie przełamywać wschodnią obronę imperium, a przybycie Awarów również stanowi zagrożenie dla pozycji cesarstwa na Bałkanach. Pojawienie się Dżumy w 540 roku zadaje cesarstwu dodatkowy cios, zmniejszając populację o 1/3 i dramatycznie zmniejszając liczbę podatników. Złote monety imperium są fałszowane, w prostym celu, by było ich więcej. Próbuje się w ten sposób jeszcze bardziej wydusić grosz z ograniczonych zasobów państwa. I tak, kiedy Justynian umiera w 565 roku, przekazuje swojemu następcy imperium, które choć większe, jest jednak wyraźnie kruche i niestabilne fiskalnie. Ta niestabilność finansowa miała osłabić rządy następców Justyniana i ograniczyć ich zdolność do zaspokojenia coraz pilniejszych potrzeb militarnych. Dlatego też dziedzictwo Justyniana było naznaczone zarówno wielkimi osiągnięciami, jak i nadciągającymi problemami. Po śmierci Justyniana Wielkiego następuje seria krótkotrwałych i mniej efektywnych cesarzy. Jego bezpośredni następca Justyn II musi stawiać czoła zagrożeniom ze strony Persów i Awarów, co doprowadza do utraty niektórych terytoriów. Bałkany są atakowane zarówno przez Awarów, jak i Słowian, przy czym Awarowie atakują na północy, a Słowianie atakują i osiedlają się dalej na południu. Po tym cesarzu władzę sprawuje Tyberiusz II, Konstantyn i Maurycjusz. Każdy stara się stabilizować sytuację na wschodnich granicach i prowadzić reformy wojskowe. Cesarstwo prowadzi serię udanych kampanii, ale w 588 roku rząd żołnierzy zostaje zmniejszony o 25%, co doprowadza do buntu na wschodnich rubieżach imperium. Rząd zostaje zmniejszony w celu obniżenia wydatków na wojsko i stworzenia oszczędności w budżecie państwa. Decyzja jest wynikiem problemów, z jakimi boryka się cesarstwo w tamtym czasie. Buntujący się żołnierze uznają cesarza za nieudolnego i oszczędzającego na nich. W 602 roku niezadowolenie doprowadza do buntu, który ostatecznie doprowadza do obalenia i śmierci Maurycjusza. Po obaleniu zostaje on stracony wraz z co najmniej 4 ze swoich 5 synów. Robi to nowy cesarz, Okas. W tym samym 602 roku dochodzi do wybuchu długotrwałej wojny z Persją, zwanej ostatnią wielką wojną rzymsko-perską. Będzie ona trwała kolejne 26 lat i jest jednym z głównych punktów zwrotnych w historii Rzymu. Wojna jest przyczyną znacznego osłabienia zarówno Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, jak i Persji. A Fokas okazuje się okrutnym i niepopularnym władcą, gdyż jego panowanie naznaczone jest represjami wobec opozycji i nieudolnością w prowadzeniu wojny z Persją. Na froncie zaś słabość rzymskiego oporu doprowadza do dramatycznej eskalacji ambicji szacha, który uderza na rzymskie granice, zajmując szereg miast i fortyfikacji.
Do roku 610 Persowie docierają do Eufratu, a następnie rozszerzają kampanię na Syrię. W 611 roku Persowie wkraczają do Anatolii. Zwycięstwa Persów doprowadzają do dalszej niestabilności politycznej w imperium. Trochę wcześniej, w 608 roku, zbuntował się wojskowy gubernator Kartaginy, a w 609 roku jego bratanek przejął kontrolę nad Aleksandrią. 3 października 610 roku syn gubernatora, Herlakiusz, przybywa na czele floty pod stolicę cesarstwa, Konstantynopol. 2 dni później Fokas, niepopularny cesarz, już nie żyje, a Herlakiusz zastępuje go na stanowisku cesarza. Jego kolejne decyzje są szybkie i sprawne. Herlakiusz wycofuje wojska rzymskie z Bałkanów, aby skupić się na wyparciu Persów z Anatolii, co udaje mu się w 612 roku. Jednak w 613 roku jego armia ponosi wielką klęskę pod Antiochią, a Persowie zaczynają niszczyć Syrię i Palestynę. Upada Damaszek, a w 614 zwycięska armia perska wkracza do Jerozolimy, gdzie rekwiruje szczątki relikwii prawdziwego krzyża i odsyła je do Persji. W wyniku tych wydarzeń senat konstantynopolitański jest już skłonny błagać o pokój. Do szacha Persji zwraca się jako do najwyższego cesarza. Jest skłonny uznać Imperium Perskie za nadrzędne wobec rzymskiego. Rzymskie zaś za jego trybutariusza. Szach więzi ambasadorów. Persowie chcą ostatecznie wyeliminować swojego dawnego rywala i zredukować jego potęgę do podstaw. W 619 roku Aleksandria upada, a cała prowincja egipska wkrótce dostaje się w ręce Persów. Persowie wznawiają też działania w Anatolii. Nieustępliwi Persowie starają się zgasić ostatnie iskierki nadziei. Cesarz Herlakiusz wie, że musi wybrać między poddaniem się a podjęciem walki z wrogiem. I tak z odwagą płynącą w jego żyłach wybiera to drugie. Rzymianie stawiają rozpaczliwy opór. Trwa to tak długo, aż wybucha kryzys na Bałkanach, który zmusza cesarza do odwrotu z frontu. W 620 roku pada miasto Ankyra, dzisiejsza Ankara, a Persowie rozpoczynają serię udanych operacji morskich, zajmując Rodos i kilka innych wysp. Jednak Herlakiusz wciąż nie składa broni. Zbiera majątek kościołów i miast, reformuje rząd i pozyskuje poparcie ludności chrześcijańskiej. Z zaciętą determinacją tworzy armię tzw. nowego modelu. Elitarne siły partyzantów połączone religijnym zapałem i gotowe do świętej wojny przeciwko perskim niewiernym. Dla wschodnich Rzymian wojna z Persją staje się w tym momencie świętą wojną. I tak w 624 w śmiałym manewrze Herlakiusz wznawia kampanię i maszeruje w góry Zakaukazia, szukając sojuszników wśród chrześcijańskich władców, aby uderzyć w serce Imperium Perskiego. W 625 przekracza rzekę Arax i wkracza na teren Persji. Następnie w serii śmiałych bitew przeciwstawia się przeciwnościom losu, sprawnie manewrując i pokonując większe od siebie siły perskie. W tym samym czasie perski król Chosrow II przepuszcza desperacki atak na Konstantynopol, stolicę Herlakiusza. Cesarz, ufając w siłę murów miejskich, odmawia porzucenia kampanii. Jego ryzykowna gra się opłaca, gdyż Persowie i hawarscy sojusznicy nie są w stanie sforsować potężnych murów Konstantynopola. Ośmielony Herlakiusz zawiera sojusz z potężnym zachodnim kaganatem tureckim, a ich połączone siły zadają Imperium Perskiemu druzgocące ciosy. W nieoczekiwanym zwrocie wydarzeń Herlakiusz pustoszy ziemię otaczające perską stolicę królewską i doprowadza jej przywódców do paniki. Król perski zostaje obalony i zastąpiony przez swojego syna, który oferuje pokój. W 628 roku zostaje zawarty traktat, a Imperium Rzymskie odzyskuje utracone terytorium. W triumfalnym pochodzie Herlakiusz zwraca relikwie prawdziwego krzyża do Jerozolimy. Była to według wielu historyków ostatnia wielka wojna starożytności. Była najdłuższą i najbardziej wyniszczającą ze wszystkich wojen toczonych między Rzymem a Persją. Był to również ostatni konflikt między tymi dwoma potężnymi imperiami, gdyż wkrótce po zakończeniu wojny Imperium Sasanidów padło ofiarą nowych i zdeterminowanych armii islamu.
W latach XX VII wieku plemiona Arabi jednoczą się pod przywództwem proroka Mahometa z Mekki. Głosi on rygorystyczną doktrynę monoteistyczną, silnie inspirowaną apokaliptycznymi nurtami współczesnego chrześcijaństwa i mesjanistyczną żarliwością Żydów. Po śmierci proroka Mahometa około 632 roku władzę sprawują kalifowie, tacy jak Abu Bakr oraz Umar, którzy kontynuują podboje i ekspansję islamską. Islam wywołuje we wspólnotach arabskich poczucie wyższości religijnej i pragnienie szerzenia tej wiary, ale także dążenie do zdobycia bogactwa. Palestyna zaczyna doświadczać dzikich najazdów arabskich, łączących terror i masakrowanie ludności wiejskiej z atakami na miasta. Brak informacji o naturze zagrożenia oraz szybkie postępy arabskich wojsk sprawiają, że siły cesarskie mają niewiele czasu na reorganizację. Władze cesarskie nie są w stanie stawić skutecznego oporu. Podobnie jak w przypadku wojny z Persami, 3 dekady wcześniej, słabość odpowiedzi Bizancjum na najazd arabski powoduje, że najeźdźcy posuwają się coraz dalej. Wiele miast na terenie dzisiejszej Jordanii, Palestyny i Syrii po prostu się poddaje. Po zwycięskiej bitwie pod Ain Adain, Damaszek zostaje zdobyty w 635 roku, a w 636 roku duża armia bizantyjska ponosi druzgocącą klęskę nad rzeką Jarmuk w północnej Jordanii. Następnie podbój arabski przebiega szybko. Jerozolima pada w 638 roku po wielomiesięcznym oblężeniu i kapitulacji przed kalifem Umarem. Rok później wycofujące się siły bizantyjskie zostają wypędzone do Egiptu, gdzie ma miejsce kluczowa bitwa pod Heliopolis oraz zdobycie Aleksandrii. Dopiero gdy wschodni Rzymianie zostają zmuszeni do cofnięcia się do Azji Mniejszej, dowódcy rzymscy zaczynają stawiać skuteczniejszy opór. Jednak zagrożenie jest śmiertelne. Kiedy w 641 roku umiera wielki cesarz Herlakiusz, cesarstwo zaczyna się rozpadać. W ten sposób wschodni Rzym stanął w tym samym wieku w obliczu drugiej wielkiej walki o przetrwanie, która zdominuje jego historię we wczesnym średniowieczu. Kiedy Herlakiusz zmarł w 641 roku, cesarstwo pozostało bezbronne, a kolejni cesarze, Konstantyn III i Herlaklonas, sprawowali krótkie i chaotyczne rządy. Po ich odejściu na tronie zasiadł młody Konstans II. Nowy cesarz dziedziczy osłabione i zdezorganizowane imperium, które traci ważne terytoria, takie jak Syria, Palestyna i Egipt. A perspektywy imperium wydają się ponure, gdyż każda jego część jest zagrożona. Konstans jednak przystępuje energicznie do działania. Stopniowo wprowadza system temów, który dzieli cesarstwo na okręgi wojskowe, w których stacjonują oddziały. Żołnierze natomiast otrzymują nadania ziemskie w swoim okręgu. Posiadanie własnych ziem na terytorium temu sprawia, że żołnierze są silnie związani z miejscem, które bronią i przez to zmotywowani do walki w jego obronie. Przydzielenie ziemi żołnierzom, przypominające późniejszy feudalizm, pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych. Zmiana okazuje się kluczowa dla zwycięstwa Rzymian nad Arabami. W 662 roku Konstans wyrusza na zachód, gdzie składa wizytę papieżowi Witalianowi i stabilizuje sytuację w Italii i Afryce. W międzyczasie natomiast Arabowie wznawiają swoje ataki, napotykając jednak największy opór dzięki nowemu systemowi temowemu. W 668 roku jednak Konstans II zostaje zamordowany, a jego syn Konstantyn IV przejmuje władzę. Kontynuując politykę swojego ojca, Konstantyn odniesie sukces w walce z Arabami. Tymczasem na północnych krańcach cesarstwa wielu barbarzyńców, znanych jako Bułgarzy, przekracza Dunaj i wędruje do Tracji. Konstantyn, zdając sobie sprawę, że Bułgarzy staną się uciążliwymi sąsiadami, rusza przeciwko nim. Początkowo zmusza ich do wycofania się aż do delty Dunaju, ale słabe zdrowie wymaga na nim opuszczenia armii. Kiedy wieść się roznosi, jego wojska wpadają w panikę i uciekają, a Bułgarzy niszczą je. Bułgarzy szybko osiedlają się w północnej Tracji, a Konstantyn godzi się na pokój,
uznając ich nowe granice. Cesarz nie przewidział, że Bułgarzy staną się na zdecydowanie dłużej niż Arabowie zagrożeniem dla imperium. W 674 roku Arabowie rozpoczynają długo oczekiwane oblężenie Konstantynopola, które trwa do 678 roku. Zgromadzają wielką flotę i wyruszają pod dowództwem Abdul Rahmana ibn Abi Bakra, sławnego arabskiego dowódcy. Nie mogąc zwyciężyć ilościowo, Rzymianie idą w pomysłowość. Dzięki użyciu nowego wynalazku, greckiego ognia, rzymska flota pokonuje Arabów. I tak we wrześniu Arabowie, po nieudanych próbach zdobycia miasta, płyną na kwatery zimowe. Przez następne 5 lat Arabowie wracają każdej wiosny, by kontynuować oblężenie Konstantynopola. Ale z tym samym rezultatem. Bez efektu zdobycia stolicy. I tak miasto przetrwa. Aż wreszcie w 678 roku Arabowie zostają zmuszeni do zniesienia oblężenia. Wycofują się i niemal równocześnie zostają pokonani na lądzie w Licynii, w Anatolii. Ten niespodziewany bieg wydarzeń zmusza Arabów do szukania rozejmu z Konstantynem. Jednak Konstantyn odnosi dalsze sukcesy przeciwko Arabom, którzy toczą walki wewnętrzne. Odbija Armenię, Cylicję i tereny przygraniczne. W 685 roku zawiera w końcu rozejm z Arabami, tuż przed swoją śmiercią. Warunki zobowiązały Arabów do zwrócenia zajętych przez nich wysp na Morzu Egejskim, a Rzymian do płacenia kalifatowi rocznej daniny składającej się z 50 niewolników, 50 koni i 300 tysięcy złotych monet. Zawarty pokój między oboma stronami pozwolił Bizancjum odzyskać Rodos. Równocześnie jednak w Konstantynopolu toczyły się spory religijne. Jeszcze w 681 roku cesarz zwołał Sobór Ekumeniczny, trzeci Sobór Konstantynopolitański, który potępił monoteletyzm, ogłaszając, że Chrystus, będący zarówno w pełni człowiekiem, jak i w pełni Bogiem, posiada dwie wole odpowiadające jego dwóm naturom. Różne spory będą trwać, a problemy cesarstwa narastać. W 685 roku, po śmierci Konstantyna IV, na tron wstąpił jego syn Justynian II, ostatni cesarz, z dynastii harlakijskiej. W czasie jego rządów cesarstwo ponownie zmaga się z problemami wewnętrznymi i zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ataki Arabów, Słowian i Bułgarów. W 695 roku, ze względu na niepopularne decyzje polityczne, podatki i autorytarne, niemiłe elicie metody rządzenia, Justynian II zostaje obalony, pozbawiony nosa, a następnie zesłany na Krym. Rozpoczyna to okres niestabilności politycznej w cesarstwie. Do 705 roku przez cesarstwo przewija się kilku władców, w tym Leontios, Tyberiusz III i ponownie Justynian II. Na wygnaniu były cesarz nie traci czasu i wchodzi w alians z Bułgarami. W końcu, powróciwszy do władzy, dzięki pomocy bułgarskiego Hana Terevela, ponownie obejmuje panowanie. Jednak po odzyskaniu tronu wciąż nie wyciąga wniosków z wcześniejszych wydarzeń i kontynuuje politykę represji i zemsty wobec swoich przeciwników, co jeszcze bardziej podważa jego autorytet i popularność. W 711 dochodzi do kolejnej inwazji Arabów, a część armii rzymskiej buntuje się przeciwko Justynianowi. Obwołuje cesarzem uzurpatora zwanego Filipikosem. Justynian zostaje schwytany i tym razem zabity. Dokończy jego panowanie i, dość ponuro, dynastię bohaterskiego Herlakiusza. W ciągu kolejnych dekad cesarstwo kontynuuje walkę z Arabami i innymi zagrożeniami, jak również zmaga się z niestabilnością wewnętrzną i konfliktami dynastycznymi. Od usunięcia z tronu Justyniana Wielkiego wybuchały kolejne rebelie. Obalanie cesarzy staje się teraz niemal zwyczajem w cesarstwie. W tym samym czasie kalif, widząc Rzymian w takim chaosie, planuje zdobycie Konstantynopola. Arabowie ruszają więc na zachód. Kolejny cesarz, Leon III, ma zaledwie kilka miesięcy na przygotowanie się, zanim ogromna armia i flota arabska, licząca 120 tysięcy ludzi i 1800 statków, przybywa, aby otoczyć miasto oblężeniem. Arabowie budują ufortyfikowany obóz na całej długości lądowych murów miasta i otaczają je okrętami, aby zablokować Konstantynopol także od strony morza.
Gdyby stolica upadła, reszta Anatolii najprawdopodobniej również by się poddała, a potem reszta imperium. Niebawem po przybyciu arabskiej floty, Rzymianie atakują ją ogniem greckim. Straty, jakie ponoszą Arabowie, przerażają ich na tyle, że resztę statków trzymają po prostu w porcie. Ten śmiały atak umożliwia zaopatrywanie miasta od strony morza. Z drugiej strony okazuje się niezwykle trudno zaopatrzyć ogromną armię arabską w jedzenie. A zima jest niezwykle sroga. Dręczy Arabów nieprzywykłych do śniegu i zimna. Wiosną 718 roku Kalif wysyła nową armię i flotę jako posiłki. Jednak flota ta przybywa, wielu jej członków będących egipskimi lub afrykańskimi chrześcijanami po prostu dezerteruje na rzecz cesarza. Cesarz Leon również przebiegle zasadza się na Arabów na murach miasta, mocno ich gnębiąc. Ocalali uciekają i nie przekraczają nawet Bosforu. W ten sposób pozostali oblegający, cierpiący z głodu, chorób i nękania Bułgarów, zrywają oblężenie po 13 miesiącach. Armia arabska opuszcza Anatolię bez oporu, a większość floty przepada w sztormach, atakach wschodniorzymskich i wybuchu wulkanu na Morzu Egejskim. Arabowie pod tak ogromnym wrażeniem swojej druzgocącej klęski nigdy więcej nie podjęli poważnej próby zdobycia Konstantynopola. Chociaż cesarstwo przetrwało najgorsze, jego kłopoty bynajmniej się jeszcze nie skończyły. Dochodzi do buntu w Italii, Konstantynopol traci Sardynię. Próby odzyskania niektórych wschodnich terytoriów spełzają na niczym, a wściekli Arabowie wkrótce wznawiają męczące najazdy na Anatolię. Cesarz Leon, jak wielu innych Rzymian, zdaje się zrzucać te nieszczęścia z ręki Arabów na gniew Boży. Nie są jednak pewni, w jakim aspekcie to cesarstwo nie zadowala Boga. Próbują więc różnych rozwiązań. Najpierw zmuszają Żydów w cesarstwie do konwersji na chrześcijaństwo. Kiedy to nie pomaga, to zostaje wydany krótki nowy kodeks prawny, pełen takich zapisów jak kara śmierci za czyny homoseksualne czy okaleczanie ciała za wiele innych przestępstw. Leon w końcu zaczyna się zastanawiać, czy to może bizantyjski zwyczaj czczenia ikon religijnych nie łamie biblijnego przykazania przeciwko błahowalstwu. I gdy wulkan na Morzu Egejskim wybuchł ponownie latem 726 roku, Leon kazał swoim żołnierzom zdjąć ikonę Chrystusa nad bramą pałacową. Tego samego roku cesarz wydał edykt przeciwko czczeniu ikon. W 741 roku Leon osiągnął rzadkość wśród swoich poprzedników. Zmarł naturalną śmiercią. Leon zakończył serię wojen, sprawiając, że Arabowie stracili nadzieję na zniszczenie cesarstwa. I choć przerwał przykry cykl obalania kolejnych cesarzy, to jednak nie znalazł trwałego rozwiązania problemu buntujących się żołnierzy. Niedługo po jego śmierci jego syn i następca stawia czoła kolejnej wojnie domowej. Dodatkowo jego sprzeciw wobec czczenia ikon ściąga na cesarstwo kolejne dekady podziałów. Kontrowersje związane z ikonoklazmem, czyli niszczeniem i zakazem używania wizerunków religijnych, trwały przez większość kolejnego wieku. Cesarstwo jest nękane przez liczne spiski i bunty, szczególnie w kontekście konwersji ikonoklastycznych. Cesarze, tacy jak Konstantyn V, muszą stawiać czoła wewnętrznym przeciwnikom, którzy chcą ich obalić lub zmusić do zmiany polityki religijnej. Cesarstwo toczy nieustające walki z Bułgarami, którzy zagrażają granicom cesarstwa na Bałkanach. Konstantyn odnosi kilka zwycięstw nad Bułgarami, ale jego następcy nie są w stanie osiągnąć trwałego pokoju na tym froncie. Bizancjum stopniowo traci kontrolę nad terytoriami we Włoszech, gdy Longobardowie i frankońscy władcy zdobywają kolejne posiadłości cesarstwa na Półwyspie Apenińskim. W 780 roku cesarstwo stanowi jedynie blady cień swojej dawnej potęgi, z dominium ograniczonym do Azji Mniejszej, wybrzeża Bałkanów, Krymu, Wysp Greckich, Sycylii i południowych krańców Półwyspu Apenińskiego. Trzy wschodnie stolice religijne, Jerozolima, Antiochia i Aleksandria, znajdują się pod panowaniem Arabów,
a bogate ziemie Syrii, Egiptu i Palestyny są odcięte od Konstantynopola. Tymczasem chrześcijaństwo łacińskie z Rzymem jako centrum zyskuje na niezależności. Dążąc do zakończenia osłabienia cesarstwa na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienia swojego panowania, wdowa po Leonie IV Irena, panująca w cesarstwie jako regentka, wznawia negocjacje dotyczące sojuszu z Karolingami. Konstantyn ma poślubić córkę Karola Wielkiego, Roturdę. Jednak Karol Wielki zrywa zaręczyny z Roturdą i wchodzi w konflikt z Bizancją w południowych Włoszech i na Adriatyku. Frankowie, rosnący w siłę na zachodzie, postrzegają osłabione cesarstwo wschodnio-rzymskie jako okazję do wzmocnienia swojego władztwa i Karol Wielki postanawia to wykorzystać. Frankowie pokonują konstantynopolską ekspedycję wysłaną na pomoc królowi lombardzkiemu. I w obliczu takich wydarzeń Karol Wielki odmawia uznania Soboru Nicejskiego, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację regentki Ireny. Regencja Ireny ma trwać do czasu pełnoletności jej syna, Konstantyna VI, jednak już od samego początku w Konstantynopolu brat zmarłego cesarza szykuje przeciwko niej spisek. Irena go tłumi, jednak wkrótce Grecję atakują Słowianie, podczas gdy Arabowie atakują Azję Mniejszą. Irena jednak wraz z synem odpiera zagrożenie Arabów, płacąc wysoki haracz. W grudniu 784 roku Irena rozpoczyna przygotowania do soboru, mającego na celu przywrócenie kultu obrazów, potępienie ikonoklazmu i zakończenie konfliktów religijnych w cesarstwie. Jednak żołnierze gwardii cesarskiej rozwiązują sobór. Robią to, powołując się na dekret Konstantyna V, który zakazywał czczenia ikon. Po śmierci patriarchy Pawła w 784 roku na jego następcę zostanie wybrany Tarazajusz. Pomaga on zwołać kolejny sobór, mający na celu przywrócenie czczenia ikon, a tym samym zbudowanie jedności kościoła. I tak następny sobór zwołano do Nicei w 787 roku, gdzie udało się przywrócić kult obrazów i zakończyć okres ikonoklazmu. Jednak opór ze strony ikonoklastów nadal istniał. Drugi sobór nicejski oficjalnie zakończył ikonoklazm, czyli zakaz czczenia ikon, ale nie na długo, bo kolejny cesarz ponownie go przywróci w 814 roku. Dopiero w 843 roku cesarzowa Teodora i jej syn Michał III przywrócą kult ikon na stałe, obchodząc wtedy święto triumfu ortodoksji, ale o tym później. Wracając do Ireny. Choć Konstantyn VI osiągnął już pełnoletność, to Irena wciąż nie dopuszcza go do władzy. Ikonoklaści, popierając młodego cesarza, zawiązują spisek przeciw Irenie. Choć i tym razem zostają stłumiony, to Irena nie może już powstrzymać biegu wydarzeń. W październiku 790 roku cała armia Azji Mniejszej z entuzjazmem ogłasza Konstantyna cesarzem. Jednak nie trwa to długo, a koniec dynastii Izauryjskiej zdaje się zbliżać wielkimi krokami. Konstantyn szybko traci popularność, ponieważ jego matka Irena wciąż działa zakulisowo, pociągając za sznurki ze swoich komnat. I tak w styczniu 792 roku oficjalnie zostaje ogłoszona współcesarzową. Ma sprawować władzę u boku swojego syna. Tego niestety jest już za wiele. Wybucha przeciw niej powstanie. Konstantyn próbuje uciec, ale zostaje aresztowany i okrutnie oślepiony z rozkazu matki. W reakcji na zmiany władzy i kryzys polityczny w Cesarstwie Rzymskim część elit zachodnich skupionych wokół papieża Leona III uznaje tron cesarski za faktycznie opróżniony. I tak w 800 roku, wykorzystując osłabienie Konstantynopola, Rzym we Włoszech postanawia ofiarować godność cesarską Karolowi Wielkiemu, władcy Franków i królowi Longobardii. W 800 roku papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na cesarza, zrywając z Konstantynopolem. W ten sposób terytoria dawnego zachodniego cesarstwa rzymskiego stają się teraz geopolitycznym wrogiem cesarstwa wschodnio-rzymskiego. Oznacza to, że kontynuacja Imperium Rzymskiego w Konstantynopolu nie jest już przedmiotem zainteresowania wielkich mocarstw postrzymskiego świata zachodniego, a Konstantynopol szybko staje się pośród nich najsłabszym graczem. Doprowadzi to ostatecznie do tego, że do tej pory cesarstwo wschodnio-rzymskie, określane przez wszystkich po prostu Imperium Romanum, zacznie złośliwie być nazywane przez propagandę zachodnią cesarstwem Greków, Imperium Grecorum.
Różnice w liturgii, języku, obyczajach i praktykach kościelnych, a także w polityce, będące wynikiem także konfliktów o władzę i różnic doktrynalnych, narosłe przez ponad 300 lat od upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, będą miały coraz większy wpływ na podziały i konflikty pomiędzy patriarchami Konstantynopola i papieżami Rzymu. Finalnie, już po upadku Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, uczeni renesansu i później oświecenia ukują i następnie rozpromują termin Bizancjum od nazwy miasta Byzantion, które stało się później Konstantynopolem. Zrobią to mając na celu odróżnienie średniowiecznego Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego od starożytnego Cesarstwa Rzymskiego, ale nie można zwalać tego tylko i wyłącznie na propagandę. Nieprzypadkowo to Karol Wielki został uwieczniony w literaturze i legendzie, podczas gdy żadnemu z ówczesnych władców bizantyjskich nie udało osiągnąć się podobnego stopnia sławy i wielkości. Bunt ministrów i dworzan obalił 31 października 802 roku Irenę, a dynastia izauryjska dobiegła końca. Kobieta cesarzowa została wygnana na Wyspy Książęce, a potem na Lesbos. Tam, jak głosi legenda, pokutowała za swoją dawną gwałtowność. Zmarła w październiku 803 roku. I tak rozpoczęło się panowanie krótkotrwałej dynastii Niceforów. W IX wieku Cesarstwo Bizantyjskie nadal zmaga się z atakami arabskimi, które stanowią poważne zagrożenie dla jego statusu. Również Bułgarzy zadają kolejne ciosy Bizancjum. Sytuacja jest skomplikowana, a władza niedawno wyniesionego do statusu cesarza Franków, Karola Wielkiego, obejmuje tereny, które wcześniej były częścią Cesarstwa Bizantyjskiego, co doprowadza do rywalizacji. Bezsilność Niceforów doprowadza do tego, że w końcu zostają obaleni. Władza obejmuje niedynastyczny Leon V. Sytuacja staje się tak zła, że silna grupa nacisku w Konstantynopolu oraz w armii przekonuje cesarza, że rozwiązaniem jest powrót do ikonoklazmu. W ten sposób konflikt między wschodem i zachodem dodatkowo się nasila, a Bizancjum, próbując pozyskać wpływy poza imperium, zaczyna dążyć do chrystianizacji ludów i okrążających je tworów politycznych. W 820 roku konflikt między Leonem V i jego wcześniejszym sojusznikiem, który pomógł mu zdobyć tron, doprowadza do zaognienia sytuacji. Leon skazuje go na śmierć, a w odpowiedzi tamten organizuje spisek, który doprowadza do zabójstwa Leona. Dzieje się to w Boże Narodzenie 820 roku. I tak rywal cesarza obejmuje tron jako Michał II Amoryjczyk, ale od razu staje w obliczu buntu. Zryw między innymi rozgorzał, bo żądano przywrócenia kultu ikon, który został zakazany. I tak bunt Słowianina trwa kolejne 4 lata, a Michał prawie traci tron. Panowanie nie jest proste, bo w tym czasie Arabowie również nękają kraj. Następnie nadchodzą dwie wielkie klęski militarne, które na trwałe wpływają na imperium. Początek muzułmańskiego podboju Sycylii oraz utrata Krety na rzecz Saracenów. Rok 829 przynosi wyniesienie Teofila na tron cesarski Bizancjum, który zastępuje Michała. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Teofil jest zdecydowanym zwolennikiem ikonoklazmu i zdeterminowany, by zakończyć czczenie ikon. Jednakże nie ma czasu skupiać się na sprawach religijnych. Armie arabskie kontynuują swoje marsze od wschodu, podczas gdy Sycylia już właściwie została podbita. Teofil jest zmuszony bronić cesarstwa przed inwazjami. Wojna trwa i choć Teofil nawet prowadzi 70-tysięczną armię do Mezopotamii, gdzie odnosi sukcesy, odbija się to na jego zdrowiu. Finalnie umiera w 842, pozostawiając dziedzictwo wojen i drobnych sukcesów. I tak, kiedy jego syn Michał III obejmuje tron, ma wkrótce zaprzeczyć dziedzictwu swoich przodków. Jako że Michał III miał zaledwie 2 lata, gdy zmarł jego ojciec, imperium było rządzone przez regencję pod przewodnictwem matki Teodory, jej wuja i ministra. Cesarzowa sympatyzowała z sympatykami czczenia ikon i pozbawiła władzy patriarchy Jana VII. Zastąpiła go Metodiuszem. To zakończyło drugą fazę ikonoklazmu, a następnie położyło mu kres.
W 843 roku odbyła się ceremonia odnowienia kultu ikon, zwana Triumfem Ortodoksji. Wraz z nią zakończył się okres wielkich wewnętrznych konfliktów religijnych poprzez przywrócenie kultu ikon. Z czasem Teodora ze swoimi sojusznikami straciła wpływy na dworze cesarskim na rzecz bardziej wpływowych dostojników. I tak w 857 roku, gdy Michał III dorósł i zaczął sprawować samodzielne rządy, Teodora odsunęła się w cień, a Bizancjum jakby zaczęło podnosić się z marazmu. Wzrost potęgi militarnej i morskiej Bizancjum na wschodzie zaczyna się od zwycięstw nad Arabami, które odnosi generał Petronas w 856. I tak od 863 inicjatywa leży w rękach Bizantyjczyków, a walka z Arabami, która długo była walką o przetrwanie, staje się teraz powoli narastającą ofensywą, która osiągnie swój błyszczący punkt kulminacyjny w X wieku. W tym samym czasie kontynuowane są długoletnie wojny z Bułgarią. Obawiając się potencjalnej konwersji Borysa I z Bułgarii na chrześcijaństwo pod wpływem Franków, Michał najeżdża Bułgarię, narzucając konwersję Borysa według obrządku bizantyjskiego jako część ugody pokojowej w 864. Chrzest Borysa zostaje odtrąbiony jako triumf bizantyjskiej dyplomacji. Jednak należy pamiętać, że długoterminowo również doprowadza do osłabienia pozycji cesarstwa, jednak o tym trochę później. Choć Michał III wspierał rozwój kultury i nauki, a także prowadził działania zbrojne przeciwko Arabom, to jego słabość do przyjemności przyniosła mu przydomek pijak. Warto dodać, że współczesne badania historyczne zrehabilitowały jego reputację do pewnego stopnia. Trochę wcześniej Bazylej, który był wówczas żołnierzem w cesarskiej straży, uratował życie Michała podczas ataku na niego. To wydarzenie zyskało mu zaufanie cesarza, co umożliwiło mu szybkie awanse na dworze. Z czasem cesarz zmanipulowany przez nowego przyjaciela dopuścił go do współwładztwa, a następnie nadał mu tytuł Bazyleusa, czyli cesarza. I tak, mimo że Bazylej i Michał III rządzili razem, to Bazylej zaczął intrygować przeciwko Michałowi, dążąc do objęcia samodzielnej władzy. I tak w nocy z 23 na 24 września 867 roku Bazylej, wspomagany przez swoich zwolenników, wszedł do komnat cesarza Michała III, gdy ten spał, i go zamordował. W ten sposób, jako Bazylej I Macedończyk, stał się pierwszym panującym z dynastii macedońskiej, która miała przynieść powiew świeżości, zmęczonemu ciągłymi kłopotami imperium. Dla Bizancjum nadchodziło teraz nowe rozdanie, a wraz z nim nowy okres sukcesów. Bazyl pochodził z mało znanej macedońskiej rodziny, a jego awans na tron był wynikiem przebiegłości politycznej i zręczności osobistej. Przed objęciem tronu był żołnierzem, a później dostojnikiem dworskim. Zdobycie władzy przez Bazyla I było kontrowersyjne i krwawe, bo przeprowadził zamach stanu na ówczesnego cesarza Michała III i samozwańczo ogłosił się cesarzem. I tak wstąpił na tron w 867 roku, torując drogę dynastii macedońskiej, która rządziła przez kolejne 150 lat. Pierwsi dwaj władcy macedońscy są jednymi z najzdolniejszych w historii Bizancjum, a ich panowanie przynosi epokę odrodzenia, gdyż podejmują świadomy wysiłek w celu przywrócenia blasku z okresu sprzed najazdów słowiańskich i arabskich. Za panowania Bazyla I i jego syna Leona VI prowadzony zostaje szereg reform administracyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarządzania imperium. Reformy te obejmują m.in. reorganizację systemu prowincji oraz wprowadzenie nowych kodeksów prawa, takich jak Epanagogę czy Bazylika. W czasie panowania Bazyla I dochodzi też do konfliktu z patriarchatem Konstantynopola, który jest kluczowy dla utrzymania jedności i spójności cesarstwa. Bazyl I deponuje patriarchę Focjusza, zastępując go Ignacym. Konflikt ten jest częścią szerszego sporu o kontrolę nad Kościołem Wschodnim. Władcy macedońscy dokonują też szeregu radykalnych reform wojskowych, które wzmacniają siłę zbrojną cesarstwa i przyczyniają się do ekspansji terytorialnej. Dzięki odzyskaniu kluczowych regionów państwo osiąga niebywały rozwój. Bez wątpienia najważniejsze sukcesy odniesione przez cesarstwo to odzyskanie południowej Italii i Cypru.
Bari ponownie znajduje się pod panowaniem bizantyjskim, a większość południowej Italii pozostanie w cesarstwie przez następne 200 lat. Wypędzenie Arabów ze wschodniej prowincji, a także triumfalna ekspansja na Bałkanach kosztem Bułgarów i Arabów również będą wspaniałymi sukcesami. To były czasy nowych zwycięstw, które zapisały się w historii Bizancjum. I tak za panowania dynastii macedońskiej nastąpił również renesans kultury, który objawia się w znacznym stopniu literaturą, sztuką i nauką. Okres ten jest często nazywany renesansem macedońskim, ponieważ wzrost potęgi i wpływów Bizancjum na Bliskim Wschodzie, który nastąpił za ich panowania, przyczynił się także do dalszej ekspansji kulturalnej i naukowej. Jeszcze zanim Bazyl I wstępuje na tron, Rusowie znajdują się daleko poza jurysdykcją Konstantynopola. Ich łodzie wojenne, płynąc Dnieprem z Kijowa na Morze Czarne, atakują Konstantynopol po raz pierwszy w 860 roku. Zostają odparci, a Konstantynopol niemal natychmiast wysyła bizantyjskich misjonarzy na teren Rusi. Choć Cyryl rozpoczął działalność kilka lat przed wstąpieniem tej dynastii, to dopiero za jej panowania kolejny misjonarz Metody kontynuował działalność misyjską wśród Słowian, co doprowadziło do chrystianizacji wielu ludów słowiańskich i stworzenia dla nich nowego alfabetu, głagolicy, przodka dzisiejszego pisma cyrylicy. Chrystianizacja Rusi Kijowskiej była efektem długotrwałych starań misjonarzy bizantyjskich oraz wpływów politycznych. Ostatecznie Ruś Kijowska przyjmie chrześcijaństwo za panowania Włodzimierza Wielkiego w 988 roku, co umocni związki tego państwa z Bizancjum. Będzie to uznawane za sukces, gdyż w tym czasie trwała też tradycyjna walka z Rzymem, pobudzana kwestią religijnej supremacji nad niedawno schrystianizowanym państwem Bułgarii. Pomimo to, zaraz po śmierci Leona VI w 912 roku, dynastia macedońska zapisała się w historii jako jedna z najważniejszych epok w dziejach Bizancjum, sukcesami zarówno na polu bitwy, jak i w rozwoju kultury, nauki oraz stosunków międzynarodowych. Mimo to, po śmierci Leona VI miał nastąpić kolejny okres niestabilności politycznej. Okres niestabilności politycznej i wojen miał trwać cały X wiek. Wiek ten był jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Bizancjum. Kończąc 80-letni okres pokoju między oboma państwami, jeszcze za życia Leona, potężny władca bułgarski Symeon I najechał Bizancjum, ale został odparty i zadowolił się daniną. Jednak po śmierci Leona, Bułgarzy ponownie pomaszerowali na Konstantynopol. I tak, kiedy to się dzieje, chociaż mury miasta są nie do zdobycia, Bizantyjczycy panikują. Władca Bułgarów zostaje zaproszony do miasta, a następnie zostaje przyznana mu korona Bazyleusa Bułgarii. W ten sposób Bizancjum ponosi prestiżową porażkę, gdyż zrównuje go z cesarzem Konstantynopola. Młody cesarz Konstantyn VII zostaje zmuszony do poślubienia jednej z córek Symeona. Jednak wznieca się rewolta, a Bułgarzy powracają do grabienia Bizancjum. Równocześnie nasila się walka z Arabami. Cesarstwo ponownie staje w obliczu walki na dwóch frontach. W 917 Bizantyjczycy ponoszą miażdżącą klęskę w bitwie pod Anchialos, a przegrana przynosi druzgocące skutki dla cesarstwa. Jej wynik pociąga za sobą oficjalne uznanie tytułu cesarskiego dla monarchów bułgarskich, co następnie doprowadza do potwierdzenia równości Bułgarii wobec Bizancjum. Od teraz Bułgaria staje się carstwem. Porażka osłabia cesarstwo i sprawia, że zagrożenie ze strony Bułgarów staje się jeszcze bardziej dotkliwe. W ten sposób kolejne dekady stają się okresem burzy. Za cenę niezależnego patriarchatu bułgarskiego i potwierdzenie tytułów carskich, Bułgaria zawiera pokój z Bizancją. Mimo to wybucha konflikt na wschodzie. Bizancjum stara się utrzymać też wpływy w południowych Włoszech. W latach 60. Nicefor II Fokas prowadzi kampanię w południowych Włoszech i odzyskuje część utraconych terytoriów. Niemniej jednak w kolejnych latach wpływy Bizancjum w Italii zaczynają słabnąć z powodu rosnącej potęgi Normanów. W miarę upływu czasu pojawiają się też konflikty z Bułgarami.
Bułgarzy zdają się nie wierzyć w wieczny pokój. Nie zdają się też wierzyć w dekalog, gdyż gnębią okrutnie Bizantyjczyków. Będzie to trwało bardzo długo. Przełom nastąpi dopiero pod rządami Bazylego II, zwanego bułgarobójcą. Bazylii II, który obejmuje władzę w 976 roku, jest zdeterminowany, aby przywrócić cesarstwu jego dawną potęgę. W swoich działaniach bułgarobójca jest bezwzględny. W corocznych kampaniach skutecznie, jedna po drugiej, odbija bułgarskie twierdze. I tak gnębi, kąsa, szarpie Bułgarów. Finalnie podczas bitwy pod Klidion w 1014 roku Bułgarzy w końcu zostają zniszczeni. Według legendy Bazylii II był niezwykle okrutny w stosunku do pokonanych Bułgarów. Był tak zawzięty, że ponoć oślepił 15 tysięcy bułgarskich żołnierzy, by wyeliminować ich z walki. Następnie kazał oślepionym żołnierzom wrócić do kraju, ciągniętych przez jednego na 100, któremu zostawiono jedno oko, aby mógł prowadzić pozostałych. Ten akt okrucieństwa miał na celu złamanie ducha Bułgarów i położenie kresu ich zuchwalstwu, którym podnieśli rękę na dynastię macedońską. I tak ostatecznie swoją bezwzględnością Bazylii II odniósł decydujące zwycięstwo nad Bułgarami, co pozwoliło na ostateczne pokonanie i aneksję państwa bułgarskiego przez Bizancjum w 1018 roku. W ten sposób Bizancjum pod rządami bułgarobójcy osiągnęło ponownie szczyt swojej potęgi. W 1025 roku Bizancjum było na szczycie swojej potęgi. Jego terytorium rozciągało się od Krety po Krym. Od Cieśniny Mesyńskiej i Dunaju po rzeki Araks, Eufrat, Orontes. Wpływ Bizancjum na Ruś osiągnął również szczyt, gdy Włodzimierz z Kijowa, który pomógł Bazylemu II zdobyć tron, otrzymał jako nagrodę rękę siostry cesarza i chrzest około 988-9 roku. Nastąpiła masowa konwersja ludu ruskiego wraz z ustanowieniem oficjalnego kościoła podporządkowanego patriarsze Konstantynopola. Jednakże to nie oznaczało, że imperium cieszyło się stabilnością. W rzeczywistości konflikty z cesarstwem niemieckim pod rządami Henryka II i Konrada II ciągle rosły, a Niemcy i ich sprzymierzeńcy atakowali posiadłości bizantyjskie we Włoszech, wspierając lokalnych buntowników. Imperium rywalizowało też z kalifatem Fatymidów, ale skupienie się na wschodniej granicy i zdobycie Bułgarii pozwoliło na pokojowe współistnienie. Pojawili się też nowi wrogowie – Pieczyngowie, Seludżycy i Normanowie. Największe zagrożenie dla Imperium stanowili Pieczyngowie, którzy nie tylko prowadzili regularne ataki na bizantyjskie granice, ale także zmusili Bizancjum do płacenia okupu w zamian za pokój. Takie okoliczności wymagały jednak nieustannych działań obronnych. Bizancjum musiało zmierzyć się z problemami na Bałkanach i niepewnymi stosunkami z sąsiadami, takimi jak Madziarzy i Rusini. Jednakże wraz z chrystianizacją pod koniec X wieku relacje poprawiły się, co zapewniło krótkotrwałe wytchnienie. Nawrócenie Bułgarów, Serbów i Rusi na chrześcijaństwo prawosławne kształtuje religijną mapę Europy, która pozostaje aktualna do dziś. Jednak XI wiek zostaje naznaczony przez inne wydarzenie o ogromnym znaczeniu religijnym. W 1054 roku relacje między wschodnimi i zachodnimi tradycjami chrześcijaństwa, pogarszające się od setek lat, osiągają punkt kryzysowy. Chociaż formalne oświadczenie o instytucjonalnym rozdziale miało miejsce, kiedy trzej legaci papiescy wkroczyli do Hagia Sofia podczas boskiej liturgii w sobotnie popołudnie i umieścili na ołtarzu bullę ekskomunikacji, to tak naprawdę tak zwana Wielka Schizma była w rzeczywistości kulminacją stuleci stopniowego rozdzielania się obu tradycji. Dynastia macedońska również zakończyła się zaledwie 3 lata później, w 1057 roku. Michał VI doszedł do władzy po mianowaniu go przez drugą cesarzową regentkę Teodorę na swojego następcę. Rządził zaledwie przez jeden rok. Zmuszony do abdykacji, gdy wojsko odmówiło mu poparcia, odszedł wraz z panowaniem dynastii macedońskiej.
I tak bezpośrednio po jego odejściu z tronu kolejni władcy niemal doprowadzą Bizancjum do upadku. Gdy w 1081 roku na tronie zasiądzie w końcu Aleksy Komnen, Bizantyjczycy będą szczęśliwi, że przetrwała choć połowa ich imperium. Cesarze Złotego Wieku, wspaniali przywódcy, którzy często nie byli spokrewnieni z rodziną Macedończyków, płynęli na bieg historii tamtych czasów. Jednak po śmierci Bazylego II jego następcy stali się bardziej pionkami w rękach okoliczności, rzadko samodzielnie kształtując historię. W ciągu zaledwie 56 lat na tronie zasiadło aż 13 cesarzy. Próba założenia nowej dynastii przez Konstantyna X Dukasa zakończyła się całkowitą klęską. Dopiero po objęciu władzy przez Aleksego I Komnena w 1081 roku udało się przywrócić stabilizację przez zapewnienie sukcesji w rodzinie Komnenów, którzy mieli rządzić cesarstwem przez kolejne 100 lat. Kiedy dynastia macedońska upada, na wschodniej granicy pojawia się nowe zagrożenie – Turcy, którzy swoimi podbojami mają zmienić strukturę świata muzułmańskiego i bizantyjskiego. W 1055 roku zajmują Bagdad, a ich książę przyjmuje tytuł sułtana i protektora kalifatu Abbasydów. Następnie zajmują tereny graniczące z egipskimi Fatymidami i bizantyjską Anatolią. W 1061 roku dokonują pierwszych wypadów na bizantyjską granicę z Armenią, a w 1067 docierają aż do Cezarei w środkowej Anatolii. Ta sytuacja wzmacnia arystokrację wojskową w Anatolii, która w 1068 roku zapewnia wybór swojego przedstawiciela, Romana IV Diogenesa, na cesarza. Niestety, w 1071 roku Romanus zostaje pokonany pod Manzikertem, koło jeziora Van w Armenii, i wzięty do niewoli przez sultana Alp Arslana. Choć udaje mu się wykupić wolność po podpisaniu traktatu, opozycja w Konstantynopolu odmawia jego przyjęcia z powrotem na tron i instaluje Michała VII. Romanus zostaje podstępnie odślepiony. Co ciekawe, daje to Seludżykom uzasadnienie do kontynuowania napaści. I tak do 1081 roku Turcy docierają do Nikaei, serca militarnego i ekonomicznego potencjału Bizancjum, którego w wieloletnich wojnach Arabowie nigdy nie opanowali. Zrobili to teraz Turcy. I tak praktycznie połowa posiadania bizantyjskiego przepadła. Na zachodzie nowymi wrogami stali się Normanowie, którzy zaczęli podbijać południową Italię. Wenecjanie byli chętni do pomocy w wypędzeniu Normanów z Morza Adriatyckiego, ale chciwie zażądali za to wysokiej ceny. W 1082 roku Aleksy I przyznał więc im przywileje handlowe w Konstantynopolu i innych miejscach, na warunkach skrojonych tak, aby pozwolić im pokonać swoich własnych, bizantyjskich kupców. Kolejno jego prośba o pomoc przeciwko Turkom i porozumienie z papieżem Urbanem II stają się jedną z przyczyn zorganizowania wypraw krzyżowych na Bliski Wschód. A kiedy krążą słuchy o zbliżającej się krucjacie do Ziemi Świętej, cesarz bizantyjski zachowuje się bardzo taktownie w swoich kontaktach z papieżem i jest gotów omówić różnice między kościołami. Jednak żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji apelu papieża Urbana II w 1095 roku o zwerbowanie rekrutów do walki w Świętej Wojnie. Reakcja w Europie Zachodniej jest przytłaczająca, a ponieważ krucjata musi przejść przez Konstantynopol, cesarz ma dzięki temu nad nią pewną kontrolę, dlatego też postanawia to wykorzystać. Od przywódców krucjaty wymaga przysięgi, że zwrócą imperium jakiekolwiek zdobyte przez siebie miasta lub terytoria z rąk Turków w ich drodze do Ziemi Świętej. W zamian za to daje im przewodników i eskortę wojskową, jednak nie przewiduje tego, że koszt jest ogromny. Krzyżowcy muszą być zaopatrzeni w jedzenie lub żyć z ziemi, przez którą przechodzą. Kiedy Nikaea wpada w ręce krzyżowców w 1097 roku, to zgodnie z umową zostaje przekazana cesarzowi. Jednak kiedy krzyżowcy rok później docierają do Antiochii, którą zdobywają, powoli zaczynają się problemy. Dowódca odmawia przekazania miasta i zamiast tego tworzy swoje własne księstwo Antiochii. I tak jego przykład szybko zostaje skopiowany przy tworzeniu łacińskiego Królestwa Jerozolimy oraz innych państewek. Krzyżowcy zaczynają osiedlać się, aby kolonizować i bronić wybrzeża Palestyny i Syrii.
i wydawałoby się, że jest to sytuacja dość łatwa do przewidzenia. Jednak wkrótce następuje kolejny zwrot akcji, gdyż krzyżowcy zaczynają się kłócić między sobą. Daje to odrobinę wytchnienia Bizancjum, które może ustanowić nową i bardziej bezpieczną granicę między swoim cesarstwem a islamem. I tak Bizancjum w pełni wykorzystuje panującą rywalizację między sułtanami Seludżyków, ale także między krzyżowcami i odzyskuje tereny do środka Anatolii. W ten sposób ogranicza ekspansję Turków na zachód. Polityka Aleksego I była kontynuowana przez jego syna Jana II oraz jego wnuka Manuela I. Pomimo odzyskania części terytoriów, w XII wieku Bizancjum znalazło się w trudnej sytuacji politycznej i musiało radzić sobie z rosnącym wpływem zachodnich mocarstw na sprawy wschodnie. Poprzez dopuszczenie łacinników, by osiedlili się i handlowali, weneccy i inni włoscy kupcy w dużych ilościach osiedlili się w Konstantynopolu i całym imperium. Szacuje się, że tylko w Konstantynopolu było około 60 tysięcy łacinników na około 400 tysięcy całej populacji miasta. Ich obecność wraz z licznymi łacińskimi najemnikami zatrudnionymi przez Bizancjum przyczyniała się do wpływu bizantyjskiej technologii, sztuki, literatury i kultury na zachód do Europy. Mówi się, że właśnie te wydarzenia potem stały się zaczątkiem renesansu, przynajmniej w pewnym stopniu. Jednak równocześnie nastąpił napływ zachodnich idei i obyczajów do imperium. Umożliwiło to odrodzenie mozaiki, szkół regionalnych, architektury, które wypracowały charakterystyczne style, a także doszło do ożywienia nauki klasycznej, filozofii, literatury. Właśnie wtedy bizantyjska sztuka i literatura zajmowała czołowe miejsce w Europie, a wpływ bizantyjskiej sztuki na zachodzie był ogromny i długotrwały. Konstantynopol pozostawał wiodącym miastem chrześcijańskiego świata pod względem wielkości, bogactwa i kultury. Jednak był to ostatni okres świetności Cesarstwa Bizantyjskiego. Jan II nieudolnie próbuje złamać wenecki monopol w bizantyjskim handlu. Usiłuje zawrzeć sojusz z Węgrami i sprzymierza się z cesarzem zachodnim przeciwko proklamowaniu normańskiego Królestwa Sycylii z dawnych ziem bizantyjskich pod władzą Rogera II. Kolejny cesarz rozumie, że konieczne jest zrozumienie i uspokojenie nowych mocarstw zachodnich i dlatego przyjmuje na swoim dworze łacinników mimo sprzeciwu jego poddanych. Jego polityka wywołuje napięcia oraz uwikłuje Bizancjum w skomplikowaną politykę zachodniej Europy. Finalnie też zraża Święte Cesarstwo Rzymskie, papieża, Normanów i Wenecjan. I w ten sposób próby ożywienia prestiżu Bizancjum we Włoszech i na Bałkanach wzbudzają też podejrzenia Wenecji, a stosunki pogarszają się jeszcze bardziej, gdy próbując wyplenić wenecki handel w 1171 roku, imperium aresztuje Wenecjan i konfiskuje ich majątki. Ta chaotyczna i dość nieprzewidywalna polityka cesarza Manuela skłóca również wielu jego poddanych. W końcu jednak Manuel umiera, a cesarzem zostaje jego małoletni syn Aleksy II. Regencja Aleksego jest bardzo kontrowersyjna ze względu na pochodzenie jego matki Marii z Antiochii, która miała mieć korzenie frankijskie. Prawdziwe, dramatyczne wydarzenia jednak mają miejsce, gdy prawnuk Aleksego I, Andronikos Komnenos, postanawia podjąć działania, aby przeciwstawić się młodszemu krewnemu i obalić go w brutalnym zamachu stanu. W tym celu Andronikos korzysta z poparcia ze strony armii i w sierpniu 1182 roku maszeruje do Konstantynopola, gdzie dokonuje masakry łacinników. Po eliminacji potencjalnych rywali Andronikos koronuje się na współcesarza we wrześniu 1183 roku, a następnie usuwa Aleksego II i bierze za żonę jego 12-letnią małżonkę, Agnieszkę. I tak, gdy Andronikos rozpoczyna swoje panowanie, podejmuje kroki w celu zreformowania rządu. Jego decyzje jednak są niepopularne. Andronikos wzbudza gniew arystokracji. Do tego z każdym dniem wydaje się coraz bardziej niezrównoważony. Egzekucje i przemoc stają się coraz bardziej powszechne, a jego rządy przekształcają się w terror. Andronikos podszywa się pod obrońcę bizantyjskiego patriotyzmu i uciskanych chłopów. Tak przynajmniej maluje go propaganda. Jednakże jego rządy są tyraniczne, a jego reformy wymuszane siłą. Walki wewnętrzne, osłabienie arystokracji zniweczają obrony imperium
i unicestwiają wiele z pracy poprzednika, Manuela. Król Węgier w związku z tym zrywa traktat, a Stefan Nemanja z Serbii ogłasza niepodległość od Bizancjum, zakładając nowe Królestwo Serbskie. Wewnętrzny rozpad cesarstwa postępuje nieubłaganie, a w 1185 roku Izaak Komnenus, gubernator Cypru, ogłasza się niezależnym władcą wyspy. W tym samym roku Normanowie ponownie najeżdżają Grecję i zdobywają Tesaloniki. Wywołuje to bunt w Konstantynopolu. Andronikos zostaje zamordowany, a kiedy to następuje, pozostawia po sobie pierwsze oznaki rozpadającego się imperium. Chociaż Normanowie zostają wyparci z Grecji w 1185 roku, Bułgarzy rozpoczynają rebelię rok później, która doprowadza do powstania drugiego cesarstwa bułgarskiego. Przybycie trzeciej krucjaty w 1187 roku, spowodowane utratą Jerozolimy przez muzułmańskiego przywódcę Saladyna, nie polepsza sytuacji. Jednym z jej przywódców jest Fryderyk I Barbarossa, którego celem, jak szepczą w kuluarach, jest zdobycie Konstantynopola. Na szczęście Bizantyjczyków Barbarossa topi się w rzece w drodze do Syrii. Mimo to Ryszard I Lwie Serce, król Anglii, zdobywa Cypr od Izaaka Komnenusa, a wyspa nigdy już nie powraca pod panowanie Bizancjum. Ryszard wyspę sprzedał wkrótce potem zakonowi Templariuszy. Kolejno w 1195 roku Aleksy III obalił i oślepił swojego brata Izaaka. Zachód zaś oskarżył Bizancjum o niepowodzenie krucjaty i tym samym dostrzegł okazję do wykorzystania tej ciężkiej sytuacji imperium. Kolejny cesarz niemiecki Henryk VI, wbrew uciesze Bizancjum, przyłącza normańskie królestwo Sycylii do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jego brat Filip Szwabski żeni się z córką zdetronizowanego Izaaka II. Cel jest jasny. Oboje tak naprawdę dążą do zdobycia Konstantynopola, który Zachód uważa za kluczowy dla powodzenia przyszłych krucjat oraz dla potęgi Kościoła. Tradycyjnie już dla Bizancjum Aleksy jednak radzi sobie z zagrożeniem i wypłaca trybut. Henryk się godzi. Jednak cesarz umiera w 1197 roku, a w 1198 papieżem zostaje Innocenty III. Nowi władcy Węgier, Serbii i Bułgarii zwracają się do niego o uznanie ich suwerenności. Dzieje się to wbrew i ku ogromnemu oburzeniu Bizancjum. Wciąż żywe są też walki o Ziemię Świętą. Papież Innocenty III rozpoczyna więc intensywną propagandę dotyczącą nowej krucjaty. Robi to za pośrednictwem legatów i encyklik. I choć pierwotnym celem krucjaty było zdobycie Jerozolimy, to w rzeczywistości cele uległy zmianie w trakcie jej trwania. Głównym celem krucjaty stał się teraz Egipt. Egipt, stanowiący centralną władzę muzułmańską w Lewancie. I tak latem 1202 roku armia krzyżowców przybywa do Wenecji i wynajmuje wenecką flotę, by przetransportować ich do Egiptu. Jednakże Wenecjanie znów chciwie przedkładają swoje warunki i za przewiezienie krzyżowców żądają zdobycia chrześcijańskiego portu Zara w Dalmacji, który był wasalem Wenecji, ale zbuntował się i przeszedł pod ochronę Węgier w 1186 roku. Krzyżowcy są zmuszeni spełniać warunki Wenecjan, co doprowadza do skierowania ich sił przeciwko chrześcijańskim miastom zamiast muzułmańskim. To wywołuje szok i oburzenie, zwłaszcza u króla Węgier, który czuje się zdradzony przez Wenecjan. I tak wkrótce potem syn obalonego i oślepionego cesarza Izaaka II, Aleksios IV Angelos, nawiązuje kontakty z krzyżowcami i proponuje im pewien układ. Oferuje zjednoczenie kościoła bizantyjskiego z Rzymem, zapłatę 200 tysięcy srebrnych monet, przyłączenie się do krucjaty i zapewnienie wszystkich zapasów potrzebnych do dotarcia do Egiptu. Propozycja jest nie do odrzucenia. Latem 1203 roku krzyżowcy docierają do Konstantynopola i rozpoczynają atak, który powoduje poważny pożar, uszkadzając duże części miasta. Krótkotrwale przejmują kontrolę, a cesarz Aleksy III ucieka z miasta. I tak sprzymierzeniec krzyżowców Aleksy Angelos triumfuje. Zostaje ogłoszony cesarzem, a wraz ze swoim wcześniej oślepionym ojcem Izaakiem przejmuje władzę. Jednak pojawia się problem.
Nowi panujący nie są w stanie dotrzymać swoich obietnic i dlatego zostają obaleni. Krzyżowcy powracają 13 kwietnia 1204 roku, by wziąć zapłatę własnoręcznie. Miasto przez 3 dni jest plądrowane, a ludność masakrowana. Zostaje skradzionych wiele bezcennych przedmiotów, w tym relikwie i ikony. Dziwnym trafem później coraz więcej ich zacznie pojawiać się w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Wenecji, gdzie ozdobiono nimi nawet pałac weneckich dożów. Gnębienie stolicy cesarstwa było tak głębokie, że według kronikarza Nikatesa Poniatesa w akcie plugastwa nawet prostytutka została osadzona na patriarchalnym tronie. Po przywróceniu porządku krzyżowcy i Wenecjanie wdrożyli nową umowę. Baldwin z Flandrii został cesarzem nowego cesarstwa łacińskiego, a Thomas Morsini został wybrany patriarchą. Większość dawnych terytoriów bizantyjskich została podzielona między przywódców, a Wenecja przejęła kluczowe obszary Konstantynopola. Wenecki doge w akcie bezczelności przyjął nawet tytuł władcy połowy i ćwierci rzymskiego imperium. Po tym wydarzeniu cesarstwo bizantyjskie już nigdy nie miało być takie samo. Po czwartej krucjacie Bizancjum tak naprawdę już tylko w nazwie pozostało imperium, a po upadku cesarstwa łacińskiego, które w tej chwili triumfowało, dawne cesarstwo zostanie zredukowane tak naprawdę do 3 państw marionetkowych: Despotatu Morei, Imperium Trapezuntu oraz Księstwa Teodoro. I tak rozpoczął się 2,5-wiekowy upadek cesarstwa wschodnio-rzymskiego, dawnego Imperium Romanum. Do momentu jego ostatecznej likwidacji Konstantynopol, ogołocony z mieszkańców i zrujnowany, będzie jedynie cieniem swojej dawnej świetności. Choć w 1261 roku cesarz Michał VIII, paleolog, odzyska Konstantynopol i przywróci cesarstwo bizantyjskie, jednak odrodzone cesarstwo będzie już daleko od swojej dawnej świetności i nigdy nie będzie w stanie odzyskać swojej potęgi. Choć samo miasto, Konstantynopol, było nadal ważne politycznie i gospodarczo, to liczba ludności miasta stała się tak niewielka, że stanowiło ono faktycznie grupę miasteczek, gdzieniegdzie oddzielonych polami. Upadek cesarstwa bizantyjskiego w 1453 roku, kiedy to Konstantynopol został zdobyty przez Imperium Osmańskie, miał ogromne konsekwencje dla Europy. Jednak o tym w kolejnym podcaście pod tytułem Upadek Bizancjum. Pozdrawiam, Dawid. No dobrze, przesłuchaliśmy ten podcast, to teraz porozmawiajmy o pewnych kontrowersjach związanych z cesarstwem wschodniorzymskim. Przede wszystkim nazewnictwo Bizancjum kontra cesarstwo wschodniorzymskie to jeden z najbardziej kontrowersyjnych aspektów historii tego okresu. Bizancjum to termin, który tak naprawdę zaczęli używać historycy dopiero w epoce nowożytnej. Robili to po części, być może propagandowo, ale tak naprawdę chodziło o to, by odróżnić tę część cesarstwa rzymskiego, wschodnią, od zachodniej części, która upadła w V wieku. Akademicy często debatują na temat używania jednego terminu względem drugiego, argumentując, że cesarstwo wschodniorzymskie jest bardziej historycznie precyzyjne, ponieważ ludzie z tego czasu właśnie identyfikowali się jako Rzymianie. Mogę tu przytoczyć na przykład zwycięzcę nagrody Johna D. Krytykosa z 2006 roku, a mianowicie historyka Averilla Camerona, który w swoim dziele Bizantyjczycy argumentuje, że choć sami Bizantyjczycy widzieli siebie jako Rzymian, to jednak używanie nazwy Bizancjum jest tak naprawdę wygodnym narzędziem dla historyków do odróżnienia cesarstwa tego, które nastąpiło po upadku Zachodu, od tego klasycznego cesarstwa rzymskiego. Z drugiej strony cesarstwo wschodniorzymskie to nazwa, którą preferuje na przykład John Norwich w swojej historii Bizancjum. Nawiązują tam do ciągłości cesarstwa od czasów starożytnego Rzymu i dlatego popiera używanie tej nazwy. I tutaj ma na przykład wielu zwolenników, bo jego zwolennicy argumentują, że cesarstwo wschodniorzymskie przetrwało podział imperium i istniało jako kontynuator starożytnego Rzymu aż do 1453 roku, czyli zdobycia Konstantynopola. I tak, co tutaj jest jeszcze mocnym argumentem za tym, żeby jednak mówić cesarstwo wschodniorzymskie, jest to na pewno bardzo logiczne i jest to to, że na początku istnienia cesarstwa
Ludność tego cesarstwa uważała siebie w dalszym ciągu za Rzymian. Z greckiego Romaioi. Nie używali się za Bizantyjczyków i ten termin tak naprawdę nigdy nie funkcjonował, bo został, tak jak wcześniej wspomniałem, wprowadzony znacznie później. Jednak wróćmy do wspomnianej wcześniej Averill Cameron, która argumentuje, że po prostu jest to bardzo tak naprawdę poręczne, żeby używać tego terminu Bizancjum, bo pomaga on przede wszystkim odróżnić to, że istniały pewne aspekty kultury, polityki i społeczeństwa, które no, faktycznie odróżniały późne cesarstwo, to późniejsze cesarstwo od cesarskich korzeni, jakie miało w starożytnym Rzymie. Przede wszystkim podkreśla to, że cesarstwo bizantyjskie w tym wypadku było dynamicznym, a przede wszystkim ewoluującym bytem politycznym. I zasługują w pewnym sensie na odrębną nazwę, ze względu na to, że przekształciło się to de facto w inne państwo ze znacznie zmienioną kulturą, z innym dominującym językiem, które kierowało się zupełnie innymi zasadami, było tak naprawdę własną, odrębną cywilizacją. No i tak, jest w tym dużo prawdy, ponownie. Konstantynopol ewoluował i finalnie bardzo odszedł od tego korzenia, którym był starożytny Rzym. Jednak, na co również warto zwrócić uwagę, to finalnie w tej walce terminologicznej pojawiają się również inne nazwy dla naszego bytu politycznego. Jest to przede wszystkim cesarstwo greckie lub całkowicie cesarstwo rzymskie. Cesarstwo rzymskie po prostu odrzuca jakiekolwiek twierdzenia o tym, że można rozróżnić te dwa cesarstwa. To cesarstwo starożytny Rzym i cesarstwo wschodniorzymskie, które było jego po prostu kontynuatorem. Ale jednak w tych innych kontekstach funkcjonuje też cesarstwo greckie. I na przykład taki historyk jak Anthony Kaldelis w swojej książce Bizantyjska Republika, Ludzie i Władza w Nowym Rzymie opowiada się za uznaniem Bizancjum za kontynuatora politycznego Rzymu, ale ze zdecydowanie greckim charakterem kulturowym. I on mówi, że właśnie powinniśmy używać określenia cesarstwo greckie. Kolejno z drugiej strony w tej zagmatwanej walce terminologicznej cesarstwo greckie, cesarstwo Greków było to tak naprawdę propagandowe określenie używane przez święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, by właśnie specjalnie wyrobić w zachodnich Europejczykach, łacinnikach pojęcie wschodniego cesarstwa rzymskiego jako czegoś innego, Greków, orientalis, wschodniego, innego, z czegoś, z czym można walczyć i niekoniecznie trzeba z tym być w sojuszu. W każdym razie, ponownie, wielu historyków, na przykład Ostrogowski w historii państwa bizantyjskiego, podkreśla, że Bizantyjczycy nazywali siebie Romaioi. Przede wszystkim odzwierciedla to ich postrzeganie siebie jako bezpośrednich spadkobierców Imperium Rzymskiego i przez to, tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że powinniśmy to uszanować. Tak, Bizantyjczycy, Rzymianie nazywali się Rzymianami. Jednak znowu, gdybyśmy po prostu potraktowali ich jako Rzymian, to byłby to pewien fikołek, ponieważ należy po prostu podkreślać, że jednak w tym cesarstwie charakter tego cesarstwa był dominująco grecki. No i przez to w tej rzeczywistości funkcjonuje tak naprawdę jeszcze jeden nowy termin. Greckie cesarstwo rzymskie. I choć jest ten termin chyba najrzadziej używany, bo nie zauważyłem, żeby powszechnie był stosowany w literaturze akademickiej, to jednak uwzględnia on kilka aspektów i dlatego warto o nim wspomnieć. Dogłębnie bierze on pod uwagę rzeczywistość historyczną cesarstwa wschodniorzymskiego. Próbuje on łączyć dwa aspekty rzeczywistości, która tak naprawdę funkcjonowała w nim nieodłącznie, ale jednocześnie tworzyła pewne napięcia, wykluczała się w pewnym stopniu. No bo Rzymianie i Grecy to tak naprawdę były dwie osobne kultury. No i tak powoli dochodząc do końca tego rozważania, w praktyce historycy zwykle używają terminu Bizancjum lub Cesarstwo Wschodniorzymskie, często obok siebie. Jednak to, który termin jest poprawny, nie jest tak naprawdę do rozstrzygnięcia na dany moment. Zależy całkowicie od kontekstu. Przede wszystkim Cesarstwo Wschodniorzymskie jest zazwyczaj preferowane, gdy mówimy o politycznej ciągłości z Rzymem. Natomiast Bizancjum jest używane do opisu unikalnej kultury i instytucji, które rozwinęły się w tym cesarstwie.
po upadku Zachodu. Czyli często cesarstwo wschodnio-rzymskie można stosować dla wcześniejszego okresu, a Bizancjum już dla schyłkowego. Tak czy inaczej, niezależnie od terminologii, najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby pamiętać, że zarówno Bizancjum, jak i cesarstwo wschodnio-rzymskie odnoszą się do tego samego bytu politycznego. Bytu, który był wielokulturowy, wieloetniczny. Było to cesarstwo, które przez wiele wieków odgrywało kluczową rolę w polityce, kulturze, gospodarce zarówno świata śródziemnomorskiego, Bliskiego Wschodu, jak i Europy. Poruszę jeszcze jeden temat, a mianowicie rolę Bizancjum w upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, ponieważ jest to w dalszym ciągu temat szerokich dyskusji i kontrowersji w środowisku akademickim. Po pierwsze, podnoszą się głosy na temat tego, że Bizancjum faktycznie odegrało aktywną rolę w upadku Zachodu. Miało w ten sposób próbować zwiększyć swoje wpływy. Z drugiej strony, wiele osób argumentuje w debacie historycznej, że był to przede wszystkim efekt innych czynników, takich jak na przykład inwazje barbarzyńców. Wiadomo, że skrajne poglądy lepiej się sprzedają i często są osoby, które mówią, lepiej być zimnym bądź gorącym, a nigdy letnim, nawiązując do Biblii. Jednak w środowisku akademickim to tak do końca nie działa i osoby, które zajmują z reguły bardzo skrajne stanowiska, same się dyskredytują, ponieważ nauka tak nie działa. Nauka rozumie, że świat jest wielopoziomowy i różne czynniki się przenikają. Kontrowersja i spolaryzowane poglądy są raczej domeną brukowców, marketingu i dobrych opowieści. No to wracając do tego omówienia roli Bizancjum w upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, czy roli Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Wcześniej wspomniany Norwich sugeruje, że Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie mogło umyślnie ignorować wołanie o pomoc ze strony Zachodu. Miało to robić na przykład, by skoncentrować swoje zasoby na własnych problemach, co pomogło mu de facto przetrwać, ale też rozszerzyć wpływy kosztem Zachodu. Opiera te swoje tezy na źródłach historycznych, które tak, pokazują, że Wschód nie wysyłał wystarczającej pomocy wojskowej Zachodowi, szczególnie w obliczu inwazji barbarzyńców. Jednak z drugiej strony na przykład Peter Heather z King's College w swoim Upadku Cesarstwa Rzymskiego Nowe Historyczne Spojrzenie argumentuje, że upadek Zachodu był wynikiem wewnętrznych problemów i presji ze strony barbarzyńców. Uważa, że w ogóle nie było to wynikiem działań Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Na przykład podkreśla, że Wschód miał swoje własne problemy do rozwiązania, takie jak perskie zagrożenie na Wschodzie i tylko dlatego nie mógł skutecznie pomóc Zachodowi. Jest jeszcze taki historyk Wickham, który kolejno sugeruje, że upadek Zachodu był wynikiem skomplikowanej interakcji między wewnętrznymi problemami Zachodu, presją ze strony barbarzyńców i działań Wschodu. Podkreśla on na przykład, że Wschód nie zawsze był w stanie pomóc. Z drugiej strony na pewno skorzystał w wielu aspektach nieudzielania tej pomocy. I teraz znowu, zadecydowanie, która z tych interpretacji jest prawdziwa, zależy od danego historyka i jego zestawu biasów, interpretacji, jakich dokonuje na podstawie źródeł historycznych, jego osobistych przekonań. Osobiste przekonania wpływają na każdego historyka. Jak ktoś wam mówi, że jest stuprocentowo obiektywny, to po prostu kłamie. Więc w każdym razie dyskurs dzisiaj idzie raczej w tym kierunku, że upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego był prawdopodobnie jednak wynikiem kombinacji różnych czynników. Przez to wszyscy historycy, których wymieniłem, mają w jakiś sposób rację, a żaden z nich po prostu nie obejmuje zupełnie całego obrazu. I to, wydaje mi się, pokazuje, jak mocno historia jako nauka jest interpretatywna i podlega tak naprawdę ciągłej debacie. W tym temacie zostało jeszcze trochę kontrowersji, które jednak omówię w odcinku o upadku Bizancjum / upadku Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. Już w serii pod tytułem Podcast Naukowy, bo będę tam właśnie tak zanudzał. Będę przytaczał różnych autorów, ich przekonania, ich opracowania i wtedy się dowiecie, jak na to patrzy Akademia. Pozdrawiam i dziękuję. Chciałem też pozdrowić wszystkich moich patronów i serdecznie im podziękować za to, że mnie wspierają i umożliwiają produkcję tych podcastów i prowadzenie przeze mnie pogłębionych badań, oprócz tego, co robię na uniwersytecie. Zapraszam wszystkich serdecznie na patronite.pl/historia w 5 minut, gdzie jeżeli chcecie uzyskać dostęp do aktualnych, zawsze staram się, żeby było kilka do przodu,
podcastów premium z analizami źródeł, z omawianiem pewnych aspektów historii, a także odcinków popularno-naukowych, narracyjnych, to możecie to zrobić wspierając mnie, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i miłej lektury książek akademickich. Pamiętajcie, książki warto czytać.